Nazywam się Rafał Górski. Reprezentuję Instytut Spraw Obywatelskich, który organizuje od pół roku debaty comiesięczne. Tam wrześniową postanowiliśmy poświęcić spółdzielni mieszkaniowej z Śródmieściu. Śródmieście. I bardzo Państwa serdecznie witam. Jak widzę z sali, to przewaga jest kobiet. Mężczyźni zawsze mają inne zajęcia. Ja powiem Państwu, że ja mam takie doświadczenia z działalności społecznikowskiej od 22 lat, że jeżeli jest jakaś kampania obywatelska, to najbardziej zaangażowane są kobiety. Czyli kampania obywatelska, czyli taka kampania, która nie służy wyborowi na jakieś stanowisko, tylko służy po prostu jakiejś zmianie społecznej, powalczeniu o coś, co jest dobre dla wspólnoty, ale niekoniecznie z gratyfikacją, że jest jakieś na końcu stanowisko. Czyli na stanowisko się mają mężczyźni. Nie wiem. Natomiast takie mam doświadczenia i czasami mówię brzydko, że proszę się nie obrazić, że najwięcej jaj mają kobiety. Można dalej bok. No i tutaj dzisiejszy skład Państwa publiczności to wynika tak, że faktycznie to się sprawdza. Ja przywitam na początku obecnych, a za chwilę powiem o nieobecnych, jeśli chodzi o panelistów. Więc po pierwsze zawsze witamy na początku panelistę przedstawiciela mieszkańców. W naszym mieście najważniejsi są mieszkańcy. Więc witam Pana Rafała Kurbata. Członka spółdzielni Śródmieście oraz prezesa stowarzyszenia 235 przez 241. Ja też powiem, że czasami będę mówił dużo więcej niż to wymaga. Być może Państwa wiedza, bo jeżeli Państwo znacie różne informacje, ten proces śledzicie długo, to macie taką wiedzę, że właściwie niektóre wyjaśnienia mogą być dla Państwa zbędne, ale ponieważ nagrywamy każdą z tych debat, ona później jest na YouTubie, później osoby, które nie mogą z różnych względów uczestniczyć w debacie, po prostu mogą ją obejrzeć. Dlatego będziemy starali się, ja też dzisiaj będę starał się tak moderować tę debatę, żeby po prostu wyjaśniać też osobom, które po prostu nie są w temacie, tak? Bo część z Państwa prawdopodobnie jest bardzo mocno w temacie i pewnych rzeczy nie trzeba tłumaczyć, ale nie wszyscy właśnie, nie wszystkie osoby, które oglądają, będą to oglądać w przyszłości, no po prostu temat znają, tak? Po drugie, czyli jako drugą osobę witam Panią Agnieszkę Wojciechowską, Pan prezes Europejskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Dziękuję za przybycie. I witam również Pana Włodzimierza Tomaszewskiego. Chciałbym tutaj docenić Pana Radnego, bo jest jedynym radnym, który odważył się dzisiaj przyjść. Zapraszaliśmy oczywiście Panią Hannę Stanowską, Panią Prezydent. No właśnie. Po raz drugi usłyszeliśmy, że jest na urlopie. Jest na urlopie. Zastanawiam się, bo my te debaty będziemy robić jeszcze długo, więc nie wiem. Czy ile będziesz w takiej sytuacji, że będzie po prostu cały czas informacja o tym, że jest Pani Prezydent na urlopie. Poszła informacja do osób i urzędników, którzy no, mieli ją zastąpić. To były bodajże trzy nazwiska. Niestety mimo usilnych kontaktów z urzędem, dzwonienia, telefonowania, proszenia o potwierdzenie jakiejś osoby, która by zastąpowała Panią Prezydent, nie udało nam się ściągnąć tutaj nikogo z Urzędu Miasta. Mamy za uszami, tak mi przychodzą. Był też zaproszony Pan Tomasz Kacprzak, radny PO. I tutaj dostaliśmy dzisiaj informację od Pana radnego Kacprzaka,
No i właśnie się zastanawiam, czy od razu odczytać, czy później. Od razu. Dobrze, to przeczytam. Szanowny Panie Prezesie, serdecznie dziękuję za zaproszenie do debaty. Niestety ze względu na wcześniej zaplanowane spotkanie nie będę mógł w niej uczestniczyć. No my informowaliśmy po prostu poszczególnych panelistów około dwóch, trzech tygodni wcześniej. Tak? No niestety nie jesteśmy w stanie przy naszym systemie tych debat comiesięcznych informować dużo wcześniej, szczególnie przy jakichś zmianach czy tematach gorących. Ale pan radny pisze dalej tak. Nawiązując do dość kontrowersyjnego tytułu debaty, Łodzianie decydują, spółdzielnia mieszkaniowa Śródmieści, czy Urząd Miasta Łodzi i radni zadbali o mieszkańców, informuję, że spółdzielnia mieszkaniowa Śródmieście nie jest podmiotem komunalnym i radni nie mają wpływu na działania podejmowane przez władze i członków spółdzielni. Działania te kontrolowane są wyłącznie przez samych spółdzielców. Sprawą problemów członków spółdzielni zajmowaliśmy się wiele razy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom Łodzi zamieszkujących w spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście. Rada Miejska w Łodzi 27 maja 2017 roku wyraziła zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat udzielonych przez miasto, aby uniknąć upadłości likwidacyjnej oraz aby były szanse na odzyskanie przez miasto jakichkolwiek pieniędzy od spółdzielni. Z poważaniem, Tomasz Kasprzak. Więc tu jest odpowiedź od pana radnego z Platformy Obywatelskiej. Natomiast mamy też, zapraszaliśmy też pana Sylwestra Pawłowskiego, radnego SLD. I tutaj odpowiedź jest taka. Tutaj do koleżanki, która zapraszała do Ilony. Dzień dobry pani Ilona. Dziękuję za zaproszenie na debatę Łodzianie decydują. Niezależnie od niedogodnego dla mnie dzisiejszego terminu, co powoduje, że nie mogę wziąć udziału, deklaruję uczestnictwo w każdej debacie dotyczącej spraw Łodzią. Warunek jest jeden. Udział w niej osób, które będą kompetentnie reprezentować zainteresowane strony. W tym konkretnym przypadku przedstawicieli zarządu bądź rady nadzorczej spółdzielni jako reprezentantów mieszkańców i przedstawicieli urzędu miasta, którzy mają wiedzę na tematy proponowane w debacie. Więc ja się od razu wytłumaczę, częściowo wytłumaczę. Tytuł debaty jest czy Urząd Miasta Łodzi i radni zadbali o mieszkańców. Nie ma tam w tytule, czy zarząd spółdzielni w Śródmieście zadbał o mieszkańców. Postanowiliśmy skoncentrować się na tych dwóch podmiotach, organach, instytucjach, żeby po prostu naświecić tę sprawę, chociaż pod wpływem właśnie różnego rodzaju informacji, między innymi tutaj od pana radnego, wysłaliśmy wczoraj, to jest oczywiście nasz błąd, że tak późno, w ogóle zaproszenie do zarządu, ale wiemy też z innych źródeł, że no, ta informacja o tym, że dzisiejsze spotkanie do zarządu dotarła, natomiast no, nawet jeżeli zarząd nie był zaproszony do grona panelistów, no to mógł zasiąść razem z mieszkańcami, bo przecież to nie jest żadna ujma, tak? Usiąść po państwa i po prostu wziąć udział w dyskusji, nie jako panelista. Czy zaproszenie poszło przed sugestią pana radnego? Wcześniej. Aha, to jest poszło. Ważna informacja. Tak, to poszło wcześniej. Tak. No i tyle tytułem informacji takich związanych z panelistami. Ale przede wszystkim dziękuję państwu, że przybyliście, a w szczególności właściwie panu radnemu. I teraz się zastanawiam, jak to wiecie państwo zrobić, żeby to nie było tak, że huzia. Bo tak, ja tego nie lubię, tak? A dzisiaj jest trochę taka nierównowaga. Prosiliśmy radnych wszystkich opcji, ale nie było takiej możliwości. No widać, nasze sprawy nie są dla więc jeszcze raz chciałbym podkreślić duży szacunek mam dla pana Tomaszewskiego, że się zgodził. Mimo, że się różniliśmy w różnych kwestiach na poprzednich debatach, a dzisiaj no, podyskutujemy, tak? Zobaczymy, w jakim to kierunku pójdzie. Ja chciałbym zacząć od takiego pytania ogólnego do pana, pana mnie Rafale. O co tu w ogóle chodzi? Dla takich osób, które nie wiedzą, co, dla mieszkańców, którzy później będą oglądali tę debatę. Znaczy tak, jeżeli chodzi o to, żeby w skrócie powiedzieć, o co chodzi. Chodzi o to, że problem naszej spółdzielni rozpoczął się nie
w ostatnich 2-3 latach, tylko jest to proces, który trwa bardzo długo. A pan jest członkiem spółdzielni od kiedy? Ja od 2002 roku, także tak naprawdę nie znam jeszcze tej wcześniejszej historii, która się działa. Także tutaj... A ktoś z państwa jest starszy? Ja 78. Od 78 jest pani członkiem spółdzielni. No to ja... Myślę, że tutaj wiele z państwa pamięta Stowarzyszenie Atut, które działało i walczyło z zarządem spółdzielni o to, aby nie wybudować garażu wielopoziomowego. Tak naprawdę pierwszym problemem, jaki się pojawił, to jest garaż wielopoziomowy, który spowodował zadłużenie spółdzielni na poziomie 30 milionów. I to było rok, to było około 2000. Rafał, ja się prostuję. Spółdzielnia już miała 30 milionów zadłużenia, jak zaczęła budować garaż. Tego ja dokładnie nie wiedziałem, także tutaj jeżeli można prosić o sprostowanie, ponieważ ja wiem szczegóły, oczywiście tak dokładnie nie znam. Wiem tylko jedno, że miałem okazję czytać takie opracowanie, które dla prokuratury zrobił pan Ulrych. Tak się nazywał. I on tam już właściwie, gdy teraz po jakimś czasie czytałem to, to właściwie niczym się nie różniło od tego, co jest w tej chwili. Właśnie te same problemy, które mamy teraz, były wówczas. Prawda jest taka, że tą sprawę prokuratura umorzyła. I tak prawdę mówiąc, prokuratura powinna zapłacić te wszystkie nasze zobowiązania, które my mamy, ponieważ tak naprawdę to ich zaniechania spowodowały to, co mamy dzisiaj. Oczywiście wiele jest innych wątków, wiele jest innych przyczyn, które doprowadziły spółdzielnię do takiego stanu, w jakim ona jest. Natomiast myślę, że sygnał o umorzeniu tamtej sprawy dało zarządowi spółdzielni jak gdyby taką możliwość szerszego działania. Bo nagle oni poczuli się swobodni, bez ograniczeń. No jak już prokuratura nam odpuściła, to w zasadzie, no co tam zaczął. Który to był rok? 2003-2004. Więc no to były już takie dosyć odległe lata. Natomiast tak naprawdę ja kiedyś, nie mogę znaleźć tych materiałów, zrobiłem analizę, w jaki sposób zadłużenie spółdzielni zachowywało się w tych latach właśnie mniej więcej 2012-2013 roku miałem to zrobione. Co ciekawe, dług spółdzielni według oficjalnych dokumentów, czyli powiedzmy sprawozdań finansowych, od 2003 roku do 2007 roku on zmalał do poziomu 9 milionów. Polegało to prawdopodobnie na tym, że sprzedawany był majątek spółdzielni, w sensie lokale, jakieś tam użytkowe, wiele rzeczy zostało spieniężonych, tak, że pokazano, że prawda ten dług zaczyna maleć. W 2007 roku powstała spółka spółdzielni Wasco Projekt i w tym momencie dług rośnie do 20 kilku milionów. Czyli znowu spółdzielnia zaczęła kombinować, inwestować i jak gdyby rozwijać biznes, który miał oczywiście lukratywnie, jak obiecywał pan prezes na zebraniach przedstawicieli, wspomóc spółdzielnię, obniżyć czynsze i tak dalej, i tak dalej. No jak wiemy, były tylko problemy, znaczy tak, prezes właśnie robił jedną rzecz, czynszu nie podnosił, żeby nie denerwować spółdzielców, tak? Nie podnosił, wszystko, ale pomijając to, czy były, czy nie były, koszty były wyższe niż to, co płaciliśmy, co powodowało zwiększanie się zadłużenia spółdzielni również, pomijając już wszelkie kwestie. Natomiast tak, w momencie, kiedy Atut walczył, obniżono koszty związane z pracownikami spółdzielni, z zarobkami prezesów i tak dalej. Wówczas były one na poziomie około chyba 3 milionów. Coś koło tego, oprócz tego mistrza, mówię o rocznych kosztach. Natomiast później te koszty znowu zaczęły rosnąć. Czyli znowu panowie prezesi wrócili do starych kwot i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie oczywiście jak powstała Wasco Projekt, zaczęła spółdzielnia znowu nowe inwestycje. Tak jak powiedziałem, długi zaczęły rosnąć, inwestycje nietrafione w miejscach, w których nie było pozwoleń i tak dalej, i tak dalej. Natomiast następnym takim wątkiem, wydaje mi się, który również nie pomagał spółdzielni, były różnego typu kredyty.
które spółdzielnia brała, żeby ratować sytuację, no to tu wzięła kredyt, tam wzięła kredyt, później banki przestawały dawać kredyty od pewnego momentu, zresztą troszeczkę może dzięki nam, ponieważ napisaliśmy do nadzoru finansowego pismo, w którym poinformowaliśmy o sytuacji spółdzielni i faktycznie banki przestały spółdzielni dawać kredyty. Więc co zrobił zarząd? Brał kredyty, gdzie się dało? Od prywatnych firm, od prywatnych ludzi na 20% i więcej. Jak w którymś roku, nie pamiętam, sprawdzałem, jakie były odsetki od kredytów, to było kilka milionów. Więc weźcie pod uwagę Państwo, że przychody spółdzielni w tych jeszcze latach wcześniejszych, jak to badałem, sprawdzałem, to były w granicach 20 milionów rocznych. Ostatnie, takie wcześniejsze, te jeszcze za widucha koszty utrzymania pracowników, to było około 7 milionów. Więc weźmy pod uwagę, że jeżeli jest przy 21 milionach przychodów, gdzie weźmy pod uwagę, że te przychody generalnie idą na media, to jest tylko to, co wpływa, ale zaraz musi wyjść, żeby opłacić wszystkie rzeczy. Bo spółdzielnia nie jest właścicielem tych pieniędzy. Czyli 1/3 tych wszystkich wpływów to były koszty pracowników. Coś potwornego. Bardzo wysokie. Więc no to trzeba wziąć pod uwagę. Następnym duży zarzut mam do na przykład ZWIK-u, który przez wiele lat tolerował niepłacenie. Gdyby ZWIK wyłączał wodę, spółdzielcy wszyscy by się zjednoczyli przeciwko temu, co się dzieje w spółdzielni. A ponieważ takie sygnały nie wpływały, tak? No bo jest wszystko dobrze, prezes mówi, troszkę zapłacił tu, troszkę tam, tu kredycik tam załatał, tu przyłatał, jakoś się kręciło, tak? Ale ponieważ spółdzielcy mieszkali, mieli prąd, wodę... Ja czytałem, że w pewnym momencie obciągnął. Ale to już było za późno. To było już długo za późno i dlatego ja uważam, że taki ZWIK nie powinien mieć do nas pretensji, jako do spółdzielni, bo on nie pilnował interesu. Czyli nie pilnował interesu wszystkich mieszkańców miasta. Ale swoich również. Bo no to jest tak. ZWIK jak gdyby płazem puszczał, to lepiej nie dotykać problemu, prawda? Miasto też pewnie jakoś wpływało na ZWIK, bo przepraszam bardzo, ale to jest spółka miejska, więc no w jakiś sposób kontrolowana przez miasto. No politycznie niedobrze byłoby denerwować, ale z drugiej strony weźcie Państwo pod uwagę, gdybyście mieli na tydzień wyłączoną wodę, wszyscy, we wszystkich nieruchomościach spółdzielni, to zobaczcie, jakby to nas zjednoczyło wszystko. Nie ma nic lepszego. A który musiałby być to rok, żeby to jeszcze ten cały proces zatrzymać? To znaczy, to jest ciężko ocenić. Już w 2012 roku policja, jest taki piękny raport policyjny na ten temat, już wiedziano, że spółdzielnia jest praktycznie w upadku. I myślę, że wszystkie służby generalnie i prokuratura, może tutaj właśnie pani Agnieszka będzie wiedziała więcej na ten temat, ale wszyscy de facto wiedzieli, że to już jest koniec. 2012. Nie ma płynności. Myślę, że nawet wcześniej, ale generalnie myślę, że problem powstał w roku 2007 i powstanie własnego projektu, gdzie zaczęto kombinować. Pieniądze ze spółdzielni zaczęły wypływać szeroką rzeką, ponieważ finansowanie inwestycji szło z naszych pieniędzy na media, na prąd, na, nie wiem, wodę, właśnie do tego ZWIK-u nieszczęsnego i tak dalej. Te pieniądze, co już w 2003 wykazano w raporcie dla prokuratury, te pieniążki pan prezes sobie inwestował, tak? Był wielkim inwestorem, zresztą niedługo przed, że tak powiem, jego aresztowaniem, dostał nagrody za najlepszego prezesa. Tak. To jest symbol spółdzielczości mieszkaniowej. Tak, bardzo słusznie. Zresztą może i to tak się należało panu prezesowi. No takie mamy niestety układnienie. Co jeszcze mogę tutaj dodać, jeżeli chodzi o tę całą sytuację?
Problem jest też taki, że jak pana prezesa aresztowano, wszedł nowy, znaczy ten przejściowy zarząd, może tak to. Aresztowano, aresztowano było kiedy? Nie aresztowano, zatrzymano, bo 10 dnia wyszedł za kaucją 50 tysięcy, czyli równoważył ilość jego pensji miesięcznych dochodów, tak? No właśnie, tak, to miliony zniknęło, ale prezes za 50 tysięcy został wyłączony. To był 20 listopada 2013. Także to był rok 2013. Gdyby wówczas następni włodarze, którzy znali bardzo dobrze sytuację spółdzielni, nie szukali kredytów luksemburskich, nie wydawali pieniędzy, to wówczas miałaby szansę zaistnieć jeszcze jakakolwiek szansa ratowania tego rozsądnego naszej spółdzielni. Jeszcze na przykład nasza hipoteka powstała już prawdopodobnie, dokładnie nie pamiętam, ale po tym fakcie aresztowania, czyli za zarządu już tych następców. Ale teraz tak, pan prokurator umorzył znowu sprawę odnośnie tych właśnie biednych ludzi, których właściwie bronił tym swoim podsumowaniem, co mnie strasznie rozleźliło, bo dla pana prokuratora 20 tysięcy to jest nic. Natomiast pan prokurator nie wziął pod uwagę, że pieniądze zostały wypłacone firmie bez faktury, były wypłacone na proformę tak zwaną, czyli była to pewnie zaliczka na poczet jakby całej tej umowy. Umowy nie widziałem, więc trudno mi powiedzieć, tak? Nie wziął pod uwagę tego, że podstawowym problemem było to, że znając sytuację spółdzielni, ponieważ byli to ludzie związani z Radą Nadzorczą, wiele lat ostatnich pracujących w spółdzielni, oni powinni od razu zgłosić upadłość. Wówczas od razu weszłyby naprawcze jakieś tam programy, przyszedłby syndyk, obniżyłby pensję ludziom, tak, nie bawiłby się długo i w jakiś sposób zahamował na przykład działanie komorników, którzy się rzucili na ludzi prywatnych, na przykład ktoś, kto nigdy nie miał problemu z komornikiem, nagle puka do niego komornik. Puf, 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 proszę pana, dzień dobry, teraz pan będzie płacił mnie, a nie spółdzielni. Tak było. Słuchajcie, zwykli ludzie zaczęli być nękani, ile stresu, ile problemów, z czego, dlaczego, czy to moja wina, czy to wina spółdzielni. No, powiem szczerze, dramat. Tak? To był 2013? No, to 14, ale mówię, gdyby w 13 po aresztowaniu, gdy wszedł nowy zarząd, zrobił audyt tego, co jest chociażby, cokolwiek zrobił w tym kierunku, żeby tą spółdzielnię jak gdyby zatrzymać proces. Słuchajcie, no kto i słuchajcie, wtedy jeszcze prezes razem z zarządem odwiedzali spółdzielnie i doradzali właśnie tym, którzy tam zostali mianowani na miejsce prezesa. Tak, ale w ciągu tego. Problem jest taki, jak ci ludzie mogli znowu temu prezesowi, który wiadomo, że już był aresztowany i tak dalej, słuchać go i przyjąć w dobrej wierze, że no ratunkiem dla spółdzielni jest kredyt luksemburski. No ludzie kochani, kolejne odsetki, kolejne problemy i kolejne sprawy, które w ogóle no, co więcej, wydłużono, że tak powiem, sprawę, bo tam była jeszcze kredyt, który miała spółdzielnia od hotelu, to znaczy od Dinkora. I co zrobiono? Przedłużono, czyli dodano następne odsetki, tak, które już wiadomo, że pan prokurator tego nie policzył, słuchajcie. Czyli jak gdyby tylko to, co było proste, prościutkie, tak? Nie wziął żadnego pomocnika, żadnego, nie wiem, kogoś, kto by mógł mu wyjaśnić pewne sprawy, bo on się na tym naprawdę nie zna z tego pisma, co napisał. I mówię, w taki pochopny sposób się umarza sprawę. Nie wnikając w materię, oczywiście może trzeba było inaczej pewne rzeczy, że tak powiem, zgłosić do prokuratury. Ale to prokuratura naprawdę tylko jest od tego, że jak jest trup, to są trzy rozwiązania. Albo zszedł, że tak powiem, naturalnie, albo popełnił samobójstwo, albo ktoś mu pomógł. I to jest dla prokuratury prosto, oni powołują biegłych, wtedy badają, prawda, sprawę. Natomiast dlaczego w takiej sprawie gospodarczej, tak ważnej dla tylu ludzi, nie są biegli powoływani przez lata? Przez lata biegli nie zostali powołani. Więc naprawdę. To jest nieprawda. Biegli zostali powołani błędnie w 2013 roku. Firma z Warmińsko-Mazurskiego i to nasze stowarzyszenie wnosiło pismo do prokuratury, że biegli, którzy zostali powołani do oceny spraw finansowych spółdzielni już po zatrzymaniu prezesa,
To jest firma, która nawet nie miała uprawnień do robienia części rzeczy, których się zobowiązała. Po 3 miesiącach biegli zostali zmienieni, co nie zmienia faktu, że prokuratura się tłumaczyła w ten sposób, że nie mogą powoływać dużo biegłych i ciągle biegłych, ponieważ to są duże koszty dla prokuratury. A przeciętny prokurator o sprawach finansowych, prawnikowości i również o prawie spółdzielczym ma bardzo nikłe pojęcie. I to się wszystko razem nakładało, ale biegli byli faktycznie powołani. Tak. Jeszcze była powołana właśnie firma z Warmińsko-Mazurskiego, notabene jeden z urzędników Urzędu Miasta Łodzi, który się z Lidbarka przeniósł do Łodzi, który był wcześniej karany za fałszerstwa dokumentów i pracuje w urzędzie po dzień dzisiejszy i awansuje, jest osobą, która była głównym pomagającym przez zasadniczo w tym urzędzie. Ja słyszałem, że pan Brząz, który nie wie jak się sadzić drzewa, który nie wie ile drzew można posadzić, awansował, tak? Jak ten cały jak Brząz. No ale już tak sobie jest urzędnik. Już nie, ale ponoć przenieśli go gdzieś tam wyżej. To nie ważne. To zostało. Natomiast właśnie następne kwestie, które są i które dotyczą jakby bardziej tutaj urzędników miasta i w ogóle to jak my się odbijamy jak, nie wiem, groch od ściany, to są kwestie takie. W tej chwili miasto zgłosiło swoje, że tak powiem, swoją wierzytelność za drzewa, które zostały wycięte na Piotrkowskiej. Słuchajcie, to jest jakaś kpina dla mnie, wierutna, ponieważ to jest około 500 000 zł, proszę Państwa. I teraz, ponieważ my walczyliśmy o te drzewa, wydano decyzję, właściwie w momencie, kiedy była sprawa w sądzie się działa, wydano decyzję o wycince, powtórną decyzję, nie czekając na rozwiązanie, jakie będzie w sądzie. Tak? Oczywiście panowie drwale czekali w hotelu, Gim Hotel, prawda? Jakoś dziwnie to się wszystko wiąże. Wyskakiwali stamtąd i chcieli byle szybciej, byle wyciąć jak najwięcej, byle ich nie zatrzymać. Co więcej, komendant policji przychodzi, słuchajcie Państwo, my mu pokazujemy, że mamy orzeczenie sądu o zabezpieczeniu tego terenu i tych drzew, ale z drugiej strony pan policjant dostał zgodę Urzędu Miasta na tą wycinkę. Patrzy na jedno, na drugie. Nie wie, co jest ważniejsze. Pojęcia zielonego nie ma. Chociaż ma napisane na stemplu klauzula natychmiastowej wykonalności, że uprasza się wszystkie osoby i urzędy, aby gdy o to proszone będą, doprowadzili do wykonania postanowienia sądu. Ale pan policjant nie jest w stanie tego odczytać ze zrozumieniem. Pani Agnieszka, lepiej ode mnie wszystkie natomiast jeżeli chodzi właśnie o to, jest to przerażające, jak ci, którzy mają pilnować, że tak powiem, spraw porządku, spraw praworządności, niestety wyrzucają nas, traktują nas jak, że tak powiem, uzurpatorów, nie wiem kogo zresztą, i po prostu nas dosłownie wyciągali za fraki, a my broniliśmy, że tak powiem, praworządności. Prawo było po naszej stronie, proszę Państwa. No i żeśmy zostali ukarani. I teraz jeszcze miasto zsyła na nas taką fajną rzecz, jak te, prawda, wierzytelność. To jest jakaś kpina, proszę Państwa, naprawdę. Ja rozmawiałem z panem Szosem i pokazywałem mu tak, jak tam dziecko narysowało te kropeczki, te 110 kropeczek na naszym terenie. I mówię mu, panie, to jest niemożliwe, żeby to posadzić. Czy pan się na tym znasz? Rafał, ale tutaj jest taka sytuacja, że drzewa się nasadza niekoniecznie w tym samym miejscu. Temu są inne przepisy ogólne. Nasadzenie drzew nie musi nastąpić w tym samym miejscu, w którym zostały wycięte. Tylko ma być kompensacja i dość drzew. Agnieszko, ja się zgadzam, tylko przepraszam bardzo, było to nakaz na tej fizycznej przestrzeni nasadzenia 110 drzew. Więc dla mnie dramat. Poza tym ochrona środowiska, która nie walczy o drzewa. Słuchajcie, robiło się akcje, sadziło się drzewka gdzieś tam, prawda, bo akcja drzewa, przecież musimy sadzić. A nie chroni się drzew, które są po pierwsze chronione prawnie. Nie chroni się tego kawałka skrawku zieleni, który jest, który służy wszystkim mieszkańcom, ponieważ to nie był teren zamknięty dla spółdzielni, to nie był nasz prywatny teren, tak? Tylko on służył tym, którzy przechodzili. No, ludzie sobie z pieskiem wyjdą, ludzie się przejdą, starsi ludzie siadali na ławeczkach. Różne rzeczy się tam działy, tak? I nagle urzędnicy stwierdzają, to nie, biznes jest ważniejszy. No słuchajcie, no spółdzielnia występuje, dostaje pozwolenia, dostaje wszystko. W ogóle, co to ma
znaczenie to drzewo. No, budowę trzeba robić. Powiem szczerze, ani nie było tej strasznej pierzei. Jest taki architekt miasta, który ma pierzeja najważniejsza w świecie rzecz. Słuchajcie, ani hotel nie był w pierzei postawiony. Hotel znowu jest wyższy i ktoś dał pozwolenia hotelowi na to, żeby podwyższyli go jedno piętro. To wszystko zaczęło się chwiać, bo kamienica jest popękana. Tych problemów jest dużo, a w ogóle z tym hotelem to się wiąże też cała historia. To opowiem o tym, wiesz? To może wrócimy oczywiście, natomiast Pani Agnieszka, ja mam takie pytanie, bo z informacji, które wyczytałem na Państwa stronie, na Europejskim Centrum Inicjatyw Obywatelskich, na stronie WWW, Pani w jednym z artykułów pisze, że od 2011 Państwo już informowali Panią Prezydent Zdanowską o spekulacjach atrakcyjnymi działkami. Jakby Pani mogła cofnąć się do tego roku i powiedzieć, o co chodzi. Sprostuję, to nie Państwo w sensie stowarzyszenie, to by było stowarzyszenie jeszcze wtedy nie istniało, więc zacząłem później, ale ja jako ówczesny dyrektor biura poselskiego, do którego wpłynęły sygnały mieszkańców o sytuacji na tym skwerze, zaangażowałam się w obronę tego skweru i obronę praw mieszkańców. Bardzo szybko zorientowałam się po aktach notarialnych, które tam, dokumentach, do których miałam wtedy dostęp, że tak naprawdę nie chodzi o drzewa, to część mieszkańców o tym wie, bo tam całe dyskusje były, tylko że chodzi o grunt. Tak naprawdę przy okazji tej walki o zieleń, takiej tej czystej intencji mieszkańców, tak naprawdę wykryliśmy mechanizm, który pozwala wyprowadzać grunty pierwotnie miejskie, które są w użytkowaniu spółdzielni mieszkaniowych, na rzecz deweloperów i w ten sposób okrada się spółdzielców z ich majątku, to jest raz, ale dwa, okrada się przede wszystkim całe miasto również z dochodów, bo deweloper, który musiałby nabyć grunt na wolnym rynku, musiałby stanąć po przetargu i nabyć go po normalnej cenie. Przy pośrednictwie takim, jak tutaj było w wypadku spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście, która nie jest jedyną spółdzielnią, jestem tego pewna, wcześniej były podobne problemy w Ustroniu, które też padało, to jest jedna z łódzkich spółdzielni, ale takie problemy zdarzają się w wielu miejscach. W tym wypadku po prostu te grunty są po korzystnej cenie przekazywane deweloperowi, zarabia deweloper, zarabia prezes, tracą spółdzielcy, ale traci też miasto, ponieważ to miasto nie wystawia deweloperom gruntów po normalnej cenie i w drodze przetargu. I tutaj, z tego punktu widzenia, postawa urzędników, radnych Rady Miejskiej, a Pani Prezydent jest absolutnie infantylna, bo jeżeli ktoś mówi, że władze miasta nie mogą się wtrącać w życie spółdzielni, która jest jakąś tam zbiorowością, społecznością i mają tego pilnować spółdzielcy, to ja do pewnego momentu jestem się w stanie z tą osobą zgodzić, ale nie w sytuacji, w której zostało zgłoszone w czerwcu 2011 roku Pani Prezydent na piśmie z biura poselskiego, że mamy do czynienia z takim procederem. I co się dzieje dalej? Pani Prezydent nie reaguje. Ja próbuję wygenerować dokumenty, sprawdzam kolejne dokumenty w urzędzie, napotykam na poważne trudności w zdobyciu kolejnych informacji. Do tego stopnia, że tak naprawdę dochodzi do sytuacji paranoidalnej. Ja nie dostaję informacji, a w tym czasie prezes DIDU pisze pisma do Urzędu Miasta Łodzi, do Wydziału Praw do Nieruchomości, że on prosi ten wydział, aby ten wydział napisał do Kancelarii Sejmu skargę na mnie, że ja jako dyrektor biura poselskiego w ogóle interesuję i śmieję się interesować tą sprawą. I prezes DIDU koresponduje swobodnie z urzędem i wie, co ja do urzędu piszę, natomiast ja nie mam albo mam ograniczony dostęp do dokumentów jako dyrektor biura poselskiego. Od tego się w ogóle wszystko zaczęło, tak? I powiem szczerze, pierwsza reakcja pani prezydent w ogóle na sam proceder wyprowadzania gruntów nastąpiła kilka lat później, ponieważ od czerwca 2011 roku do października 2012 roku minął rok i wtedy dopiero dyrektor Górski, który był już wtedy dyrektorem Urzędu Miasta Łodzi, dostał ode mnie akty notarialne, mu wykazałam te wszystkie absurdy i te mechanizmy, przeraził się i złożył on, podpisując się pod tym jako Marcin Górski, doniesienie do prokuratury, ale nie złożył doniesienia w kontekście całej sytuacji, czyli nie złożył doniesienia, że jest taki proceder, że na pewno jest to zamieszany zarząd spółdzielni, bo to było bezsporne, ale również urzędnicy miejscy, bo to jest również w moim odczuciu bezsporne, ponieważ zarówno podziały gruntów, scalania gruntów,
te wszystkie absurdy, które były wydawane, decyzje administracyjne w urzędzie, to wszystko było w jednym urzędzie. To jest nieważne, że jedna rzecz leżała w jednym wydziale, druga w drugim. Urząd stanowi jedność, więc tak naprawdę można było sprawdzić na bieżąco. Można było wiedzieć, że prezes jak wykupywał działki na skwerze, na Piotrkowskiej od miasta, to w tym momencie miał wcześniej 2 lata spisane akty z deweloperem Świebodą i ten deweloper już był właścicielem tych gruntów zgodnie z tymi aktami. Czyli kupując akty od miasta, on tak naprawdę te grunty wyłudził, ponieważ poświadczył nieprawdę. Powiedział, że te grunty przejmuje z tak wysoką bonifikatą, ponieważ na tych gruntach uwłaszczą się spółdzielcy, a wiedział, że tak nie będzie, bo wiedział, że nie uwłaszczą się na tych gruntach żadni spółdzielcy. Te grunty zostaną po prostu przekazane deweloperowi Świebodzie, z którym już wcześniej zawarte wszystkie umowy i deweloper Świeboda po prostu będzie na tych gruntach budował apartamentowiec i garaż. Ale wracając jeszcze do sprawy istotnej przy skwerze, dlaczego tutaj Rafał też powiedział o tej kwestii... Ja przepraszam, ja tylko spytam, bo to dla mnie było ciekawe, jak zacząłem interesować się tą sprawą, to było dla mnie bardzo ciekawe, od kiedy... W którym roku zaczął się proces sprzedaży przez nasze miasto nieruchomości spółdzielni? No większość gruntów została wyprzedana, znaczy spółdzielnie do tej pory. Do tej pory spółdzielnie kupują grunty. Ja wiem, ale w którym roku tu się zaczęło? W 2010 można powiedzieć było takie największe chyba... To ja powiem Państwu tak, bo to też jest taka ciekawostka. Jak oglądałem w TVP materiał, reportaż z Państwem, tu Pani Agnieszka występowała, to wszystko się w tym reportażu w TVP, który był emitowany kilka miesięcy temu, zaczyna w 2010 roku. Tak, bo to wtedy było... Natomiast, bo my wystąpiliśmy z prośbą w ramach dostępu do informacji publicznej do Urzędu Miasta Łodzi z pytaniem, od kiedy nasze miasto sprzedaje spółdzielni grunty. I dostaliśmy wykaz tych gruntów, kwoty i daty. I data tutaj najwcześniejsza jest 2007 rok. I to jest bardzo ciekawe, że jest mowa o tym, że to wszystko zaczęło się w 2010. W różnych miejscach słyszę tą informację. Natomiast wszystko zaczęło się w 2007. Ale to pewnie Pana Rady będzie też w stanie, jak były wiceprezydent Rady wyjaśnić, natomiast tam były też po drodze uchwały Rady Miejskiej, które regulowały możliwość udzielenia bonifikaty spółdzielniom przy wykupie do tej pory użytkowanych gruntów. To były 3 uchwały Rady Miejskiej. To też wynika z przepisów z ustawy. Także wcześniej były możliwe te wykupy, natomiast taka fala się zaczęła w momencie, kiedy ta bonifikata została określona na tym poziomie. Przy czym ja tutaj chciałam zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Rozumiem, że Rada Miejska, uchwalając taką bonifikatę przy wykupie gruntów na uwłaszczenie spółdzielców, bo to jest jakby istotny element tej całej układanki. Te grunty nie są sprzedawane na cel mieszkaniowy, bo gdyby były sprzedawane na cel mieszkaniowy, to każdy deweloper dostałby bonifikatę i to jest koniec dyskusji, tak? Natomiast te grunty są sprzedawane na cel uwłaszczeniowy. A kiedy podjęła taką uchwałę? Rada Miejska podjęła jedną chyba w 2010 roku, jak pamiętam, ale za prezydenta Kropiwnickiego. Za prezydenta Kropiwnickiego. Zaraz powiem, tak. Intencją Pana jest to, żeby koniecznie przypomnieć, że to było w tym czasie, kiedy ja powiem Panu. Nie, ale nie, ale to była dobra uchwała. Po całej historii powiem, kiedy się zaczęły procesy uwłaszczeniowe, tylko niech Państwo się dobrze. To Pan Radny dopowie, natomiast jako dopowiem jedną rzecz, że ta uchwała w swojej istocie, w swojej treści była korzystna, dlatego że ona wręcz warunkowała, tak, że do bloków, w których się uwłaszczają mieszkańcy, mają być przynależne parkingi, tereny zielone, tereny rekreacyjne, to wszystko miało być przynależne do bloków. No to, co później zrobili z uchwałą urzędnicy, to jest odrębny rozdział, ale uchwała od Pani Rady była bardzo korzystna. Mnie zastanawia po prostu jako mieszkańca, że Urząd Miasta, radni dokonują takiej uchwały i nie wprowadzają jakichś mechanizmów, bezpieczników, które by pozwalały kontrolować sytuację, czyli co się dzieje później z tymi grutami. Ale ja Panu że wierzymy prezesowi spółdzielni, że tak już będzie. Ale ja Panu powiem więcej, że do dnia dzisiejszego urząd nie posiada logicznych wykazów tego, co się zadziało. Ja Panu mogę pokazać wykaz działek, na które
urząd potrafi wskazać, jak była obliczana bonifikata. No oczywiście takie dane obliczania tej bonifikaty, ja już to wielokrotnie mówiłam, ale mogę powtórzyć, polega to na tym, że od wartości na przykład 4 milionów wartości rynkowej gruntu odejmuje się na przykład ponad 3 miliony wartości użytkowania wieczystego. Od tego pozostałego miliona nalicza się 98% bonifikaty i za złącznym VAT-em niecałe 20 tysięcy ktoś nabywa grunt za 4 miliony. No to jest oczywista chucpa, natomiast jeżeli doszło na uwłaszczenie spółdzielców, to uważam, że nie, bo to jest dla dobra mieszkańca. Natomiast w taki sposób, w jaki ten proceder się odbywa praktycznie w wielu miejscach, jest to ewidentny skandal. I do dzisiaj urząd nie jest w stanie sporządzić wykazu, w którym miałby zsumowane te rzeczy, proszę Państwa. Dopiero po moich kolejnych pismach uprzejmie się urzędnicy robionym na kolanie wykazie podpisali, a zrobili to dopiero po sesji Rady Miejskiej, na której właśnie była procedowana uchwała o umorzeniu bonifikat, ponieważ ja zwróciłam uwagę na fakt, że w samej treści uchwały tak, nie było napisane, o ile ma być obniżona ta bonifikata, tylko uchwała była ogólna z treści, że Rada Miejska wyraża zgodę, aby prezydent umorzył bonifikaty spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście uzyskane przy wykupie na własność gruntów. I dopiero w uzasadnieniu, owszem, pojawiała się tam kwota procentowa i kwota wyliczeniowa, ale radni nie dostali żadnych materiałów, radni dostali tylko numery ksiąg wieczystych i numery działek. Nawet osoba, która się tym interesuje, taka jak ja, mogłaby mieć poważny z tym problem. I do tej pory w urzędzie, proszę Państwa, nie ma czegoś takiego jak wykaz, nie ma mechanizmów kontroli, zresztą kontrole, które były na mój wniosek wszczynane przez panią prezydent Zdanowską, były następnie fałszowane, były zmieniane numery kontroli i pierwsza kontrola dotycząca spółdzielni mieszkaniowej w mieście właśnie w kontekście lekko gruntów, ale głównie drzew, po prostu zostały potem zamienione w ogóle numery tej kontroli, bo ja wzięłam wszystkie dokumenty z biura audytu i kontroli i byłam w stanie stwierdzić na podstawie tych dokumentów, co się zadziało właśnie z efektami kontroli prowadzonych przez urząd. I tak to, proszę Państwa, wygląda. Do dnia dzisiejszego, gdyby z marszu zapytać, pan prezydent jest dość dobrze zorientowany w tych sprawach, no bo był prezydentem miasta, jest teraz radnym, ale gdyby zapytać przeciętnego radnego czy urzędnika, o co chodzi w tej sprawie, zaręczam Państwu, nie będzie. Ale dlaczego w maju podczas posiedzenia sesji Rady Miasta radni nie prosili o szczegółowe informacje? Prosił o to radny Głowacki, prosił o to radny Jeziorski, obydwaj zresztą radni BIS-u. Tak. Nie uzyskali żadnej odpowiedzi. Urzędnicy odpowiadający na ich pytanie stwierdzili, że takich danych urząd nie posiada, że takich danych nie posiadają. Nie byli w stanie określić na przykład, co to były za działki. Ja potem przy pomocy dobrych ludzi udało mi się ustalić, jaka jest średnia cena takich działek. No i dzięki temu na mojej stronie się pojawił ten artykuł, także to są jednak, że nawet sam fakt, że ponad hektar przejęła jedna firma w ten sposób, proszę Państwa, też jest bardzo niepokojący. Ja za chwilę dopowiem o tej firmie, to ponieważ... To wrócimy do firmy, natomiast teraz bym oddał panu Włodzimierzowi, panu radnemu głos. Ja po pierwsze zacznę od uzupełnienia tego początkowego wprowadzenia, bo mówiąc szczerze, tematyka jest kompletnie zmieniona. Bo ja zrozumiałem, że temat dzisiejszej debaty to jest kwestia uwłaszczenia spółdzielni mieszkaniowych. Ponieważ koncentrujemy się na indywidualnym przypadku spółdzielni śródmiejskiej Manhattanu. Oczywiście w tej sytuacji nie tylko zabrakło tutaj przedstawicieli tych władz spółdzielni, żeby chociażby wyjaśnili, co od momentu zatrzymania pana Widucha się stało, tak? Jakie były te kroki dalej w tym zakresie, chociażby związanym z podejmowaniem kolejnych kredytów i tak dalej. Ja nawet nie znam tego szczegółu, z chęcią słuchałem teraz tych informacji, które tutaj padały. Natomiast druga część, która tutaj zupełnie wypadła, to są przedstawiciele innych spółdzielni, którzy uczestniczyli w tym procesie. Ja chcę Państwu przybliżyć to, co jest mi znane, co sam zresztą inicjowałem. Bo w momencie, kiedy istniały te regulacje mówiące o możliwości przekształcenia wieczystego użytkowania na własność, czyli byli w trybie cywilnym sprzedaż, tak? Później doszła jeszcze ustawa, która pozwalała to w trybie administracyjnym w 2005 roku, to uczestnicząc w różnego rodzaju zgromadzeniach spółdzielni, podstawowy problem, który był podejmowany na tych zgromadzeniach, było to,
kiedy spółdzielnie będą mogły się uwłaszczyć, stać się właścicielem tych gruntów, nie tylko z powodu tego, że no, poszczególni mieszkańcy wykupywali swoje mieszkania i chcieli mieć grunt związany z tym mieszkaniem jako grunt właścicielski, a nie wieczyste użytkowanie, ale pytali dlatego również, żeby uciec od jednego z dużych obciążeń dla tej spółdzielni, czyli opłaty za wieczyste użytkowanie. I ta operacja była skierowana do spółdzielców, do mieszkańców. I robiliśmy wszystko, żeby spółdzielnie mogły skorzystać z tego prawa uwłaszczeniowego, które się wzbogaciło o tryb administracyjny, czyli o ustawę z 2005 roku, bo wcześniej te uwłaszczenia możliwe były w trybie cywilnym w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami, chodzi o artykuł 67 tej ustawy, który określał bonifikaty, jakie mogą być maksymalne zastosowane i jak to się dzieje, jeżeli ktoś będzie obracał tymi nieruchomościami w określonym czasie. Chodziło o 10 lat w stosunku do nieruchomości wszystkich, a 5 lat w stosunku do tych mieszkaniowych. Jeżeli ktoś w tym okresie obracał tą nieruchomość, sprzedawał, to musiał zwrócić bonifikaty. I sprzedaż, czy też w trybie administracyjnym przekształcenie następowała. Kolejne spółdzielnie, można powiedzieć, parły w tym kierunku, ale miały problem wszystkie, łącznie z urzędem, bo chodziło o uregulowanie przygotowania dokumentacji do tej operacji, czyli przedstawienie wszystkich operatów przez geodezyjnych, szacunkowych, żeby wiadomo było, co się sprzedaje, co się przekształca i o jakiej wartości. Przecież każda z tych spółdzielni występując musiała mieć oszacowaną wartość tych nieruchomości, a operacja polegała fundamentalna na tym, że opłata była najpierw szacowana, różnica między rynkową wartością nieruchomości oszacowaną, a rynkową wartością wieczystego użytkowania. Różnica między tym to była cena, którą trzeba było zapłacić i do tej ceny była stosowana bonifikata, która była zmaksymalizowana i była stosowana na poziomie 98%. Dlatego Państwu pojawiają się te daty, że właściwie pierwsze, można powiedzieć, operacje sprzedaży to były w 2007 roku, bo ci, którzy mieli lepszą dokumentację, to z tym zdążyli, a tak to większość się przesuwała w latach. A pierwsza uchwała miasta o zgodzie na to, żeby stosować tę bonifikatę, była w 2003 roku. Ma pan sławę z dokumentu. No, takie udzielił Urząd Miasta. Pierwsza była w 2003 roku, ona była potem zmodyfikowana, ale sens pozostał ten sam. Natomiast w 2006 roku była ta uchwała po ustawie z 2005 roku, która umożliwiała również tryb administracyjny, czyli decyzji administracyjnej się spółdzielnia odwłaszczała w oparciu o tę nową ustawę z 2005 roku. Ale rygory co do bonifikat i kar, można powiedzieć, czyli kar związanych z koniecznością obrotu bonifikaty, to są takie same. Jeżeli ktoś obrócił nieruchomością, to były te same. No i w gruncie rzeczy proces, moim zdaniem, dla wszystkich spółdzielców był zbawienny. Apelowałem sam z trybuny do spółdzielców, że to Państwo musicie pilnować swoje zarządy, żeby to było odzwierciedlone w Waszych stawkach czynszowych. Ale to myśleli, że ludzie się śmieją, Państwo nie są w stanie pilnować zarządu. No momencik, no to jest oddzielny problem. To jest właśnie oddzielny problem indywidualnego przypadku, bo gdyby tutaj byli przedstawiciele innych spółdzielni, to przedstawiciele innych spółdzielni mogliby się wypowiedzieć, jak u nich było. No a w większości... Tak samo. No, ja nie wiem. W większości nie ma konfliktu. Ja nie słyszałem do tej pory o żadnym konflikcie. Znaczy, wiem, powiedziano mi, że były dwa przypadki, gdzie spółdzielnia obróciła nieruchomością przed tym okresem tej karencji pięcioletniej i oni oddali te pieniądze. Oddali te bonifikaty. A kto to sprawdził, że obrócili? Proszę Państwa, oczywiście, że po pierwsze, pierwszą kontrolą powinna być wewnętrzna kontrola spółdzielni, ponieważ musi być świadomy sankcji
że jeżeli się obróci tą nieruchomością, to będzie konieczność zwroty bonifikacji. I to jest pierwszy krok tutaj, prawda? Natomiast no, mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy było to zawiadomienie w 2011 roku, o którym tutaj była mowa z czerwca, że jest podejrzenie, że istnieje jakiś obrót nieruchomością, tą, która była nabyta, a nie upłynął ten okres karencji tej spekulacji. Dla mnie, niech pan nie używa elementów wartościujących w momencie, kiedy mówimy o kolejnych faktach chronologii. No nie, ale obrót może być dla osoby, która nie wie, o co chodzi, zupełnie wprowadzać w błąd. Co tak, to znaczy, ja nie jestem sądem. Spekulacja grupa. Ja nie jestem sądem, ja stwierdzam, że jeżeli ktoś obróci nieruchomością, to obowiązek. Ale niech mi pan zna dokończyć. No. Przepraszam. Pan komentuje cały czas mnie. Przepraszam. Tutaj państwa w stanie komentować. Otóż, jeżeli ktoś obrócił nieruchomością, no sprzedał. Legalnie, nielegalnie, ale sprzedał. Znaczy, po pierwsze, pytanie, na jakiej podstawie sprzedał? Czy to było wewnątrz spółdzielni decydowane, że taka sprzedaż nastąpi? Czy organ spółdzielni decydował o tym, czy też nie? Tego nie wiem. Więc nie mogę powiedzieć, czy to była spekulacja, czy nie. No nie wiem, czy państwa wewnętrzne decyzje były w tym podejmowane ze świadomością całej spółdzielni. Jak ja jestem we wspólnocie mieszkaniowej, to jak coś się ma być sprzedane, to wszyscy muszą wiedzieć, bo muszą się uchwalić i podpisać się pod tym, tak? No tak. Natomiast spółdzielni tutaj, która jest jednak dość duża, czy tak było z taką pełną świadomością, trudno mi powiedzieć. Natomiast na pewno musiała być świadomość tego, że musi być zwrot bonifikaty. W momencie, kiedy ten sygnał nastąpił w czerwcu 2011 roku, że istnieje możliwość obrotu, to pierwszy sygnał z urzędu powinien pójść, że będzie konieczność zwrotu bonifikaty. Ale taki sygnał, panie prezydencie, nie poszedł. No, to już jest sprawa, którą traktuję oczywiście jako bardzo niewłaściwą, ponieważ ona mogła napędzić spiralę, tak? Bo momencie, jak pan tutaj mówił, co ma bardzo ryzykowną tezę, że powinien zbieg zakręcić kurek, już widzę te cztery pajery, jakby państwo zrobili dane. Nie zrobiliście dlady prezydentowi. Ale byśmy się wcześniej dowiedzieli o tej sprawie. Państwo zaraz będą mówić, ja skończę, słuchałem cierpliwie, notowałem. Teraz notowałem sobie te ciekawostki, które tutaj przed momentem były z tych różnych elementów związanych z tymi kredytami i tak dalej. Otóż, jeżeli nie zareagowano wtedy w tym znaczeniu, że nie było przynajmniej tego uprzedzenia, że będzie konieczność zwroty bonifikaty, no to oczywiście urząd moim zdaniem popełnił fundamentalny błąd. Owszem, można powiedzieć, że tak jak to słyszymy tutaj, że to jest odpowiedzialność tylko i wyłącznie spółdzielni, tak? No i spółdzielczy tworzą te spółdzielnie. Spółdzielczy tworzą te spółdzielnie. Ale jeżeli ci urzędnicy mieli taką wiadomość, to powinni natychmiast powiadomić spółdzielców i także zarząd spółdzielni w pierwszym rzędzie, że będą musieli zwracać te bonifikaty. Jakby się prawdopodobnie mieszkańcy dowiedzieli o tym, że będą mieli się zwracać te bonifikaty, zrobiłby się wokół tego szum. To jest fundamentalny błąd, który nikogo z tej administracji nie usprawiedliwia. Odnośnie tych decyzji administracyjnych związanych z drzewami, z tą wycinką, no to oczywiście istnieją przepisy, które mówią o tym. Ja uważam, że to potraktowano zupełnie odrębnie. Znaczy, wycinkę to traktowano jako element inwestycyjny, a nie jako element w związku z działką, która została poddana wtórnemu obrotowi, tak? No bo nie byłoby w ogóle problemu wycinki, gdyby ktoś się dowiedział, że ta działka jeszcze powinna mieć inny charakter, bo jest, powinna być przy spółdzielni, przynajmniej przez ten okres 5 lat tego zakupu, od momentu tego zakupu. Natomiast w momencie, kiedy już wydano tę decyzję, to uważam, że skandalicznym jest to, że teraz się żąda sankcji podatkowych w stosunku do spółdzielni. Jeśli chodzi o ten element dotyczący państwa uwag, czy też wspomniana była ta uchwała ostatnia Rady Miejskiej,
Ja uważam, że ta uchwała była konieczna ze względu na państwa dobro. No bo jeżeli ta uchwała by nie była podjęta, to ja rozumiem, że dalej państwo musielibyście być w obowiązku zwrotu tych pieniędzy. Nie, spółdzielnia odległaby likwidacji, bo nie ma majątku praktycznie i musiałaby zostać zlikwidowana ta likwidacja. Na szczęście. Jakie tylko by były konsekwencje? Takie życie ludzie na nas byłyby wyzwoleni z tego, z tej spirali dług. A teraz jeszcze przy układzie my musimy spłacać. Jak będą spłacali długi. W tym zakresie powinien się wypowiedzieć przedstawiciel tych władz spółdzielni, którzy o to wnioskowali. No wiadomo, bo mają pensje i mają... Też prawie, oproponowałem to opinię, bo oczywiście warto to wyjaśnić, jak to było, czy ten prezes miał 50 tysięcy, jak usłyszę, czy nie. Ja na pewno. 25 spółdzielni, 25 inny masko projekt, jaką proponuję w każdym razie na pewno to są elementy, które powinny być upowszechnione i wiedza o tym powinna być. Natomiast jeśli chodzi o obecne władze, no to tym bardziej na przykładzie tamtych szokujących kwot, to powinno się sprawdzać, czy te władze obecne spółdzielni mają takie uposażenia, czy inne. I jakie są uzasadnienia dotyczące tej drogi, tej strategii związanej z wyjściem z sytuacji kryzysowej. Nie słyszałem wśród innych spółdzielni, żeby takie problemy były poza tymi przypadkami, o których mówiłem, że zwrócili te bonifikaty. Chcę także państwu powiedzieć, no, że proces wywłaszczeniowy dotyczył wszystkich gruntów. O ile pamiętam, tam było chyba o 11 tysięcy metrów kwadratowych tego uwłaszczenia w przypadku spółdzielni państwa. Grunt, który został sprzedany, no to jest cząstka tylko tego uwłaszczenia, więc ta kwota, o ile pamiętam, do zwrotu, ponieważ państwo zapłacili wtedy z tą bonifikatą za całość uwłaszczenia się na tym gruncie ponad pół miliona złotych, 506 tam chyba 80 tysięcy złotych. Ale to była ta całość, to 11 tysięcy, tak? Jeżeli teraz została obrócona jakąś cząstką, tak? Jakąś częścią, no to tylko ta kwota podlegała temu rygorowi zwrotu tej bonifikaty, czyli tych 98%. Czyli najpierw, gdyby liczyć proporcjonalnie, to tak, kwota uwłaszczenia spółdzielni za cały ten grunt, który był, jeśli chodzi o zastosowaną bonifikatę, no to była ponad 50 milionów złotych. No bo grunty państwo nabyli za 2% wartości. Mówię oczywiście o tej różnicy między jednym użytkowaniem a własnością. Momencik. To łatwo się mówi, podejdźmy do tego w proporcjach. Otóż w momencie, kiedy mamy, że państwo zapłacili 2% wartości... Ziemia zapłaciła pół miliona, ponad... Proszę bardzo, 580 tysięcy za uwłaszczenie się na tych 11 tysięcy. Czyli te 580 tysięcy to były 2%. Jeżeli podzielimy tę kwotę na pół, to wyjdzie nam 1%. I teraz ten 1% trzeba przemnożyć przez 98 i wtedy suma tego da tę kwotę. Według mnie ta kwota wartości nabytej, czyli tej ulgi, którą państwo dostali, było to wartość 51 milionów. Jeżeli się nie pomyliłem w takim szybkim liczeniu. Natomiast ta kwota, którą do tego zwrotu macie państwo oddać, to jest tylko fragmentu, który został sprzedany. Co, że państwo nie mają nie ma rządów, my nie dostaliśmy. Do końca. Ulga, która była, znaczy odstąpienie od żądania zwrotu do rubryka,
dotyczyło kwoty 6 milionów, a nie 51. 6 milionów. Bo nie wszystkie działki zostały ustawione, panie. Ja nie wiem. Ja wiem, że w trakcie tej sesji, tej Rady Miejskiej, wykaz działek i kwoty, które były podane, dotyczyły konieczności zwrotu 6 milionów, do tego dochodzą odsetki, także wartość była tam 7 milionów groszami. To dotyczy tej działki, która została wykazana, czy tam tych działek łącznie, bo one zostały prawdopodobnie połączone, ale pierwotnie stanowiła to, czy tam podzielone, w tym razie ilość tych działek w stosunku do całej pozostałej to jest właśnie 51:6. I taka część została poddana obrotowi i w związku z czym została ona poddana rygorowi żądania zwrotu bonifikacji. I teraz państwo twierdzą, że jeżeli się nie powinno odstąpić od żądania tego zwrotu, tego bonifikaty, nie potrafię dzisiaj przewidzieć losu spółdzielców, gdybyśmy trwali przy tym i gdyby, jak państwo twierdzą, spółdzielnia upadła, w wyniku tej upadłości generalnie pozbyłoby się tych, nie wiem, zobowiązań, obciążeń, jakiś likwidator by i tak był w tej spółdzielni. Więc musieliby się wypowiedzieć tutaj dzisiaj ci przedstawiciele spółdzielni, jaki plan mają naprawczy, żeby to uregulować. W każdym razie i bonifikaty, i odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty to było podyktowane państwa sytuacją trudną. Natomiast jeżeli państwo twierdzą, że inaczej powinno być, bo zarząd powinien inaczej działać, no to w państwa rajkach jest zmiana tego zarządu. Przynajmniej tak to w dzisiejszym planie tak jest. Dobrze, jeszcze jedno, ten głos. Jeszcze tylko o jednym, pan Rafał i pani Marysza. Momencik, jeszcze o jednym chcę zwrócić uwagę. Niewątpliwie z punktu widzenia miasta państwo dokonali pewnego działania. Ja mówię o spółdzielni jako takiej, chociaż to jest przyczynek, który został wymieniony do kłopotów spółdzielni. Ale budowa tego parkingu zawodowego, która została podjęta, znaczy, ja się mogę zgodzić z jednym, że ona była, no można powiedzieć, porwaniem się na dość duże przedsięwzięcie w sytuacji chyba nierozpoznanego rynku co do możliwości wykorzystania tego parkingu. A to był niewątpliwie najtrudniejszy moment w sytuacji spółdzielni, ale no, z perspektywy miasta była to korzyść. No bo zaplecze parkingowe jest, ono dzisiaj jeszcze jest i tak nie do końca wykorzystane, ale ono powinno bardziej służyć na zewnątrz, bo jak już widzę, to mieszkańcy chyba tam sami takiej skali chyba z tego parkingu nie korzystają, ale to jest jakiś, można powiedzieć, skłon w stosunku do miasta i między innymi także podstawa do tego, żeby miasto także no, łaskawie z zrozumiałością patrzyło także na problemy i że się na tym spółdzielni. Ja chciałabym zapytać, w związku z umorzeniem się bądźwiat przez miasto. Nastąpi w budżecie miasta dziura. No, nastąpi, bo nie wpłyną te pieniądze. Czym to będzie teraz? Kto to pokryje? My? Urzędnicy? Bonifikata, gdyby państwo dotrwali na przykład z tym 5-letnim okresem, tak, że ta operacja wykorzystania na inny cel tej działki byłaby zdecydowana przez spółdzielnię po 10 latach, no to wówczas państwo nie musieliby zwracać tej bonifikaty. Musielibyście dotrwać, ale miasto nigdy nie zakładało, że będzie sprzedawać z bonifikatą po to, żeby handlować potem bonifikatami. Znaczy, dobrze, panie radny, jeżeli ja mogę tak troszeczkę spuentować tą sytuację. Jest w tym wszystkim taka troszeczkę paranoja, bo stawiam pytanie, kto zyskał na całej tej sytuacji spółdzielni? Ale Agnieszko, daj mi powiedzieć. Tak trochę nie wchodźmy sobie w słowa, bo myślę, że musimy troszeczkę tak spokojnie prowadzić tą dyskusję, żeby faktycznie wyłowić z tego jakieś ważne fakty. A mianowicie, na tym zyskało miasto, na tym zyskali deweloperzy,
Czy tytuł zyskał, czy nie, to już jest jakby inna kwestia, jego majątek jest duży na... Ale miasto straciło, nie zyskało. Ale... Agnieszko, ale Agnieszko, daj mi dokończyć. To znaczy tak, gdyby spółdzielnia rządziła się dobrze, gdyby dostała te grunty za 2%, spółdzielcy by się na tych gruntach wywłaszczyli i byłaby to kraina miodem i mlekiem płynąca, prawda? Miasto by nie miało żadnych z tego tytułu dodatkowych pieniędzy, tak? W momencie, kiedy jest problem, kiedy zostały te grunty sprzedane wcześniej, tak? I dam przykład tego gruntu, tego naszego nieszczęsnego parkingu, który jest przy hotelu, który został pozwolony wybudować hotel już gwiazdkowy bez parkingu. Pomijam, znowu kto dostał pozwolenia, jak to było załatwiane, kombinowane i tak dalej. Natomiast nasz parking, pan prezes opchnął, nazwijmy to za 1,5 miliona. To była pierwsza działka sprzedana w naszej spółdzielni. I co się okazuje? Miasto woła za tą działkę 2,3 miliona. Właśnie po wyliczeniu te 98% to jest 2,3 miliona, tak? Czyli zobaczcie Państwo, tak, miasto gdyby wszystko było w porządku, nie dostałoby złożywki, tak? Bo te 2% dostało, finito, tak? W momencie, kiedy jest biznesik zrobiony, to miasto dostaje 2,3 miliona, a spółdzielnia tylko 1,5 miliona. Czyli my jako spółdzielnia dopłacamy ile do interesu? Ale ja nie za bardzo zrozumiałem, znaczy kto sprzedał ten... Pan prezes Lidu, zarząd spółdzielni, sprzedał działkę po przy hotelu za 1,5 miliona. Tak? 1,5 miliona. Taką meczkę... tylko działkę. Działkę, która jest, była naszym parkingiem, a teraz jest parkingiem hotelu. A nie mówi pan o tej działce, a czy nie mówi pan o wielopoziomowej parkingu? Nie. O hotelu, o i tam z tyłu, jak pan zobaczy, to jest teraz piękny parking, który nigdy tak pięknie nie został przez spółdzielnię zrobiony dla nas, tylko zrobił dla swoich gości. Nas tamtąd wygoniono, lawetami wyburzono, tu na się działy, wianki, nikt na to nie patrzył, miasto miało to w nosie, wszyscy mieli to generalnie poważne. I teraz popatrzcie Państwo, jest fajnie, bo hotel ma swoje gwiazdki, ma parking, tak? Jest zysk? Tak. Jest. Kupił to hotel za 1,5 miliona, a wartość tych gruntów była jaka? Skoro teraz miasto woła 2,3 miliona za tą działkę, tak? Czyli 1,5 miliona, 2,300, to ile mamy? 800 tysięcy my spółdzielcy już do tego dołożyliśmy biznesu, który pan prezes nam dobrze zrobił. Czyli tak, widać, że hotel zyskał na tym jeszcze więcej, bo gdyby chciał kupić na rynku tą działkę, to by zapłacił, nie wiem ile tam ta zniżka była dokładnie za tą działkę, ale to znowu było około 1 miliona czy tam iluś tam pieniędzy, tak? Czyli hotel zarobił na tym przynajmniej z 1,8 miliona, no w każdym razie dobrą sumkę zarobił. Miasto dostało 2,300, których by pieniędzy nie było w budżecie, no bo jakbyśmy porządnie się prowadzili jako spółdzielnia, to słuchajcie, no nie byłoby tego. Czyli biznesik jest dla miasta? Jest. Następna sprawa jest taka, że tu akurat hotel to. Teraz następny przykład. Tam, gdzie chciano wybudować apartamentowiec, gdzie tak miasto dawało, tak jeszcze garaż wielopozwolony. Dobra. I miasto bardzo chętnie dawało zgody na podział gruntu. Co więcej, w tym akcie notarialnym sprzedaży przez miasto tej naszej nieruchomości, tych naszych działek właśnie nieszczęsnych, miasto dobrze wiedziało, na co te działki kupuje pan prezes. Tu jest wszystko opisane. Czyli urzędnik podpisujący ten akt wiedział, miał świadomość pełną, że te działeczki, że będzie deal. Teraz... To jest rok 2009 rok. Bo spółdzielnia zgłosiła wszystkie podziały gruntów i jak to ma, i to było wcześniej już pod budowę szykowane, tak? To znaczy, widzi pan, to jest tak, że to jest taki troszeczkę na granicy prawa. Proszę Państwa, momencie, bo żebyście Państwo nie zagropowali się. Otóż spółdzielnia mogła się dzielić do jak chciała. Ja niech pan daje do końca. Spółdzielnia, jeżeli by sama wykorzystywała te grunty, wybudowała kolejny budynek za decyzją państwa, tak? No to ma prawo do tego.
to nie można przyjąć w akcie notarialnym założenia, że ktoś podzielił działkę po to, żeby komuś sprzedać. Tu jest przeznaczenie, uwłaszczenie było pod funkcję określone. Tu mieszkaniowe otoczenie. Mieszkańców. No tak jest. I uwłaszczenie, dopóki spółdzielnia tego nie sprzedała, miała prawo podzielić i gospodarować tym gruntem dla obsługi mieszkańców. Łącznie z funkcją mieszkańców, jeżeli spółdzielnia chciałaby wybudować na tym sama budynek, miała prawo to zrobić. No. I tu się zbliżamy do tego sedna sprawy. Ja tu chciałam zapytać otóż o gigantyczny błąd popełniony przez urzędników, zresztą przez wielu komentatorów tej sprawy, polega na tym, że mówią tak. Przecież spółdzielnie mają prawo budować. Zgoda pod warunkiem, że mają jakieś moce przerobowe, bądź finanse na budowę. A ponieważ spółdzielnia operuje finansami, czynszami, to są opłaty celowe, zaliczkowe, etc. Nie ma, jeżeli nie ma dużych zasobów, a ta spółdzielnia konkretna, tutaj trochę na początku Rafał błędnie powiedział, bo większość lokali użytkowych była wyprzedana właśnie przed 2003 i dlatego powstał atut, dlatego była awantura w tej spółdzielni i śledztwo w prokuraturze, bo raptem dużo tych lokali poszło po prostu do sprzedaży, to tak naprawdę spółdzielnia teoretycznie ma prawo budować, praktycznie nie miała żadnych mocy przerobowych. I co się działo? Goły prezes spotykał się z gołym deweloperem i robili deal następujący. Prezes ma grunty, przyznał to w reportażu Anity Gargas, więc ja tutaj żadnych tajemnic specjalnie nie odkrywam. On miał grunty, a deweloper dawał mu zgodę deweloperowi na wzięcie kredytów pod te grunty, czyli facet, który na koniec roku, tak jak deweloper Świeboda, wychodził na minus, mógł zacząć budowę tego właśnie apartamentowca potencjalnie z tym, że garażem wielostanowiskowym, ponieważ zaciągnął kredyty i dostał uprawnienia spółdzielni do robienia tych wszystkich operacji. No proszę Państwa, no to jest po prostu jedna wielka hucpa. W ten sposób można wyprowadzić cały majątek miasta we wszystkich spółdzielniach i we wszystkich dzielnicach. No, ale jeszcze tylko chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo tutaj jedna rzecz nie została zaznaczona od początku. Dlaczego akurat w tej spółdzielni tak dobrze prezesowi to wszystko szło i dlaczego nikt nigdy nie reagował? Proszę Państwa, dlatego, że w drugiej kadencji, czyli w latach 94-98, pan Krzysztof Diduk był radnym miejskim. Zasiadał w jednym klubie Rady Miejskiej z późniejszym wiceprezydentem Markiem Ciszakiem, z późniejszym dyrektorem Wydziału Majątku Miasta Krzysztofem Żywaczewskim, bo to był niewielki klub wtedy w Radzie Miejskiej. I proszę mieć świadomość, że pan Krzysztof Diduk to jest osoba, która za każdej władzy świetnie z nią żyła. To jest człowiek, który po prostu z dobrego funkcjonowania z każdą władzą zrobił pewne narzędzie, oręże do tego, co robił. I teraz, jak się mieli uporać z prezesem Diduchem, na przykład wiceprezydent Cieślak, który przyjeżdżał na ten skwer, skoro to był jego wcześniejszy klubowy kolega? Jak mieli kontrolować dobrze działania czy wyprowadzanie gruntów Rady Miejskiej SLD, na przykład Rady Komisji Rewizyjnej, pan Władysław Skwarka, który jest od kilkudziesięciu lat radnym, skoro to też był jego wcześniejszy kolega z Rady Miejskiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, co jest istotne dla zrozumienia tego problemu i fenomenu, dlaczego ta spółdzielnia zawsze tak. Otóż, panie prezydencie, no, jest przepis, który mówi, że zadłużonemu podmiotowi nie wolno było sprzedać tych gruntów, a mimo to prezes Diduk, będąc zadłużonym w ZWIK-u, ale nie tylko w ZWIK-u, również podatkami w mieście, etc., ja mam to wszystko na piśmie, dostawał bonifikaty i mógł wykupywać na preferencyjnych zasadach grunty. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie kumoterstwo, kolesiostwo i taki pewien układ, który Państwo stworzyli. No bo pieniądz musiał przyjść w godności i tak mamy. Przyjmijmy jedno rozumowanie. Że jeżeli ktoś ma tak atrakcyjną przestrzeń i ta spółdzielnia staje się właścicielem, a uwłaszcza się tak jak każda inna. Centrum miasta. Nie, ale jak każda inna się uwłaszcza. Oczywiście można by przyjąć takie mniemanie, że będziemy kontrolować każdą spółdzielnię, jak ma długi, nie uwłaszczamy. Tylko że to prawo uwłaszczeniowe było powszechne. Myśmy to zachowywali to wszystko. A teraz patrząc na ten indywidualny przypadek, trzeba wziąć pod uwagę jedno. Każdy z rynku nieruchomości, niezależnie od tego, jaka, bo ja nie badałem sytuacji spółdzielni, czy ona miała taką, czy inną zadłużenie. Ja wiem, że spółdzielnia zrobiła garaż wielopoziomowy, z czego się cieszyłem. Tak?
No tak, oczywiście akurat te garaże były potrzebne. Ale ten garaż przynosi dochody na poziomie warzywniaka miesięcznie i to położenie w pierwszym rzędzie. Punkt miasta to, że miasta ten garaż było bardzo dobre. Jak on został wykorzystany? To też jest Pana wizja miasta i budowania parkingów wielopoziomowych w centrum, bo jest też inna wizja polityki transportowej w miasta Łodzi. Dobra, no to spotkamy się na następnym spotkaniu, gdzie ja myślę, że nie właśnie polityki transportowej. Nie wiem, czy w centrum miasta w sytuacji, kiedy tych terenów dla parkingów, tak że sami mieszkańców jest trochę za mało, jeszcze uniknięcie tego, żeby nie tworzyć jakiejś możliwości zaparkowania w centrum, nie zrealizować tego. Każde centrum handlowe robi takie zaplecze również, a tym bardziej tam ten obszar jednak był związany również z funkcją usługową handlową. Ale garaż to za nasze pieniądze. Proszę mnie, tylko że jak państwo, jak zabezpieczenie było wykorzystania tego, co wam powiedziałem, że ktoś się przeliczył chyba w planie wykorzystania. Nie wiem, jak potem dysponowano tą nieruchomością, czy były jakieś oferty zewnętrzne wykorzystania tego. Ale ja wracam do tego, co związane z gruntem i działką, która była tutaj przedmiotem głównego sporu i od której także zarządzano zwrotem pojemnika. Otóż każdy na rynku nieruchomości, który by wiedział o takiej działce, moim zdaniem, mógłby przyjąć założenie swobodne, że jeżeli spółdzielnia, nie deweloper, tylko spółdzielnia wybuduje taki apartamentowiec na tym zarobi. Spółdzielnia. Mówię spółdzielnia. W związku z czym, jeżeli mówimy o tym, że ktoś stworzył ten mechanizm, że to nie spółdzielnia będzie budować, tylko ktoś inny, nawet ktoś inny mógł to budować, ale w tym sensie, że właścicielem pozostaje spółdzielnia. Jeżeli ten mechanizm został skrzywiony, zwłaszcza w okresie, kiedy jeszcze była ta karencja związana z żądaniem zwrotu bonifikaty, jeżeli nie upłynie 10 lat, tak? No to w takiej sytuacji oczywiście był to element, punkt patologiczny. Ale normalnie rozumując z zewnątrz, posiadanie takiego gruntu i planu na budowę własnej, własną budowę, to każda spółdzielnia to powinna mieć takie możliwości, jeżeli ich nie wykorzystywała, to znaczy, że nastąpiła patologia we współdzielni. Ja ta sytuacja, panie prezydencie, jest od początku patologiczna, a o patologii tej sytuacji dowodzi fakt, w jaki sposób miasto i urzędnicy i prezydent miasta obeszli się z kwestią właśnie wybudowania garażu dla tego hotelu. Otóż chronologicznie wygląda to tak, że pomysł budowy tego hotelu powstał w latach 90., to pewnie Państwo też tam gdzieś może z trasy wiedzą, czyli w tej właśnie drugiej kadencji, kiedy prezes był radnym miejskim, tak? Budowa tego hotelu od początku była problematyczna, raz, że zaprojektowano go faktycznie bez żadnych garaży, ale dwa, co najważniejsze, tam się miało umieścić Światowe Centrum Finansów i Handlu ze Wschodem. To była spółka jakiego Siergieja Gawrilowa, wydalonego później z Polski z podejrzeniem szpiegostwa, a tak naprawdę zarzut, który był utrzymany, to był zarzut handlu bronią. I co ciekawe, ta fundacja, która miała się tym zajmować i wznosić ten hotel w latach 90., w tej fundacji również był pan Marek Cieślak, późniejszy wiceprezydent Łodzi, a także nieżyjący, zamordowany były wiceminister sportu Jacek Dębski, który był pełnomocnikiem tej fundacji, to tam w tym hotelu miało się mieścić. Ponieważ na jaw wyszły powiązania pana Siergieja Gawrilowa i go wydalono z Polski, no to budowa hotelu urzęzła. Przez wiele lat przytrzymał te budowy pan Sobiesław Zosanda, bo ja to wszystko sprawdziłam, to były wszystko firmy powiązane, więc już mi się nie chce opowiadać, których to firmy, ale de facto firma DIM, która w tej chwili dokończyła ten hotel i która dawała pożyczkę spółdzielni i która po części przejęła te grunty, to jest firma oczywiście również powiązana z tą inwestycją wtedy. Jest jeszcze jedno nazwisko bardzo mocno powiązane z tą inwestycją, to jest nazwisko w latach 90. wicepremiera polskiego rządu pana Janusza Tomaszewskiego, który nie wiedzieć dlaczego teraz znajduje się w Radzie Nadzorczej firmy, która przejęła ponad hektar gruntów na Manhattanie za długi.
w zarządzie, w Radzie Nadzorczej, przepraszam, firmy CEFIS. To powinno Państwu uświadomić absurdalność tej sytuacji. I teraz tak. Jaki jest zarzut podstawowy do miasta? Załóżmy, mamy hotel w mieście wybudowany bez parkingów i bez garażu. To jest kłopotliwe dla właściciela hotelu i dla miasta. Wiadomo, miasto chce być gościnne, przedsiębiorca powinien funkcjonować. Co powinien zrobić normalnie prezydent tego miasta? Przedsiębiorca idzie do prezydenta, mówi, mam taki kłopot, tu nie ma garażu ani parkingu. Prezydent miasta mówi, aha, to w takim razie możemy zrobić tak. Zrobimy zamianę gruntów przyległych do tego hotelu ze spółdzielnią, także spółdzielnia na tym nie straci. Pan na wolnym rynku podejdzie do przetargu, wykupi ten grunt na garaż bądź hotel. W innym miejscu spółdzielnia dostanie równoważny grunt, więc nie będzie straty ani miasta, ani miasto zrobi też, ani spółdzielni. I to jest uczciwa sytuacja, tak? A co się stało tutaj i co wynika z zeznań prezesa Widucha złożonych przed Sądem Okręgowym w Łodzi na jednym z procesów właśnie a propos bonifikat? Otóż przyszedł do niego pan wiceprezydent Michalnik i poprosił, żeby wybudował apartamentowiec z garażem dla hotelu. I pan prezes, takie dobre pańsko, i się zgodzi. No przepraszam bardzo, czy to jest właściwa postawa miasta, czy to jest właściwa postawa urzędnika i czy to jest uczciwe? No w ten sposób to można oddać po prostu za grosze wszystko. Pytanie teraz w takim razie, jak miasto traktuje przedsiębiorców, bo jeżeli przedsiębiorca chce robić uczciwie biznes, to nie ma szans. To tylko w ten sposób można sobie robić biznesy w tym mieście, tak? Że ktoś się z kimś dogada. I to są, proszę Państwa, sytuacje, które pokazują, że na przestrzeni tych lat, raz, że nie było woli zatrzymania tej sytuacji. Tutaj wcześniej padło ze strony pana Rafała Górskiego takie stwierdzenie, że miasto mogło przecież wcześniej wysłać pismo do spółdzielni, że ostrzega, że będzie zwrot bonifikaty. Proszę Państwa, ja to walczyłam ponad rok. I miasto w tym czasie sporządziło opinię prawną, z której wynikała rzecz następująca. Nie ma sensu się w ogóle odzywać, poczekamy, aż sprzedadzą. No tak, czy to jest zabezpieczenie interesu miasta? Bo ja rozumiem, że z formalnego punktu widzenia jest przestępstwo w momencie, kiedy czytam nieprawidłowość, kiedy oni to spieniężą. Ale jeżeli się pokazywało kolejne akty, kolejne umowy, że grunt w dniu tym i tym przejdzie z kolei kolejny grunt gdzieś tam i miasto nie reagowało, no to ja nie mogę tego inaczej skwitować, jak tylko tak, że nie było woli załatwienia tej sprawy. A sam fakt, że Urząd Miasta sprytnie złożył doniesienie do prokuratury tylko przeciwko władzom spółdzielni, to było właściwie mistrzowskie zagranie tak naprawdę, bo wcześniej złożone wnioski o procedowanie tej sprawy w kontekście również przestępstw urzędników leżały gdzieś za szafą w prokuraturze, co wykryły ostatnie kontrole, a wniosek miasta, żeby ścigać tylko i wyłącznie zarząd spółdzielni, był procedowany. I w ten oto sposób cały odwrót z urzędników, którzy w sposób całkowicie prawdopodobny, graniczący z pewnością współdziałali z prezesem, całe to odium z urzędników zostało zdjęte. Bo po prostu się nikt tym w tym mieście nie zajmował. A dlaczego się nie zajmował? Bo pan prezes powiedział, to jest atrakcyjny teren w centrum miasta. Mieszkania, lokale usługowe, naprawdę można skorumpować cały świat. Ten dostanie mieszkanie taniej, ten dostanie na kancelarię, przecież to jest oczywiste, tak? No i w tym momencie, przepraszam, kto miał potem konfrontować prezesa Widucha, byłego radnego miejskiego? Panie Rafale, a później zachodzimy. Natomiast ja mam takie pytanie. Kto wpadł na pomysł, żeby tworzyć jak najmniejsze działki pod wywłaszczenia mieszkańców? Bo to znowu chyba tak mówimy, że miasto nie powinno ingerować w sprawy jakby spółdzielni, prawda, bo to jest prywatny podmiot i tak dalej. A nagle jest taka wytyczna, która jest traktowana bardzo poważnie, żeby te malutkie działeczki, ja powiem o co chodzi. Tak. Właśnie tutaj w tym całym akcie notarialnym jest ten cały podział tej naszej działki na te działeczki. Właśnie to kombinowanie. Teraz tutaj się nie zgodzę z panem prezydentem odnośnie tego, że tak można sobie dzielić, bo spółdzielnia chce. Ponieważ nasza działka była jednobudynkowa, i właściwie spółdzielcy zapłacili w tym procesie inwestycyjnym za teren plus wybudowanie tego bloku, prawda? Tak to było skalkulowane i tak dalej. W tamtym czasie, kiedy nabywali tą nieruchomość, prawda? To w zasadzie można powiedzieć, że tam zgodnie z wszelkimi prawidłami ówczesnymi i nawet to nie odbiega od dzisiejszych, że tak powiem, norm, nie tyle budowlanych, a urbanistycznymi, tak? Czyli te powierzchnie obsługujące tę całą naszą nieruchomość były
naprawdę rzetelnie policzone i to było wszystko zrobione naprawdę super. I teraz ktoś w Urzędzie Miasta, jacyś geodeci, na wniosek tejże spółdzielni nie sprawdzają, czy to ma sens, dlaczego to spółdzielnia robi. I tak naprawdę, oczywiście właściciel ma niby prawo sobie dzielić. Tych podziałów było tutaj kilka, jeżeli nie więcej, w 2008-2009 roku. Nie chcę teraz liczyć, bo już nie pamiętam tych wszystkich rzeczy. Natomiast miasto to rżnęło, jak chciała spółdzielnia, tak? Później jest akt notarialny i teraz tu jest to wszystko opisane, że spółdzielnia przedstawiła te podziały gruntu, tak, które zostały zatwierdzone. Wcześniej jest napisane, że ta ziemia jest sprzedana na uwłaszczenie spółdzielców. A dlaczego tak to tym spółdzielcom się należy? Dlatego, że my w podatkach zapłaciliśmy tą kwotę, którą pan prezydent właśnie zaznaczył, że najpierw podjęto kwotę, a z tego co zostało, jeszcze dano nam 98% bonifikaty. A ta kwota, to przecież to są nasze spółdzielcze pieniądze, które płaciliśmy w podatkach za tą ziemię. I dlatego to się należało tylko i wyłącznie nam, spółdzielcom, nie żadnej spółdzielni, która jest sztucznym tworem i która tak de facto na naszym interesie robi swój własny biznesik. Panie prezydencie, sposób zarządzania. Niestety jest. A ktoś właśnie z góry powiedział, macie dzielić jak najmniejsze kawałeczki. Czemu to miało służyć, panie prezydencie? Już wyjaśniam, myli pan tutaj już porządki, w związku z tym trzeba to wyjaśnić, ale jeden porządek jest podstawowy. Moment, zaraz wszystko będziemy. Jedna podstawowa kwestia jest taka, proszę państwa, oczywiście istnieją dwa światy, niestety one są bardziej lub mniej przechodzące w sobie i państwa one się kompletnie rozdzielają. W niektórych innych spółdzielniach jest inaczej, może dlatego, że były jakieś szanse na to, żeby jakieś inne władze wybrać i kontrola, ale każda regulacja ustawowa od początku zmian ustrojowych rozwijała się w kwestiach spółdzielczych, dlatego że no można to widzieć, ci, którzy byli u władzy, tworzyli zarządy tych spółdzielni, bronili swoich pozycji, a spółdzielcy jako tacy nie mieli tych narzędzi jakichś szybkich zmian. To, co pan mówi, ostatnia kwestia, co do tego, czy spółdzielnia, czy spółdzielcy powinni się uwłaszczyć, no jest, może powiedzieć, trochę absurdem ustrojowym, ale przede wszystkim jest wyzwaniem ustawowym, które jest strasznie trudne do przeprowadzenia, bo wszyscy sobie przyjęli, że skoro mamy sytuację, w której jest demokratyczne, demokratyczna wspólnota, no bo wszyscy spółdzielcy tworzą tę wspólnotę i potem oni mają się wybierać i się niby wybierają. Mówię niby, ponieważ ja wiem o tym, że w tych mechanizmach im szersza jest ta wspólnota, tym jest trudniej. Tak? No to prezes, to wystraszone władze mogą się tam, tak powiem, różnych narzędzi komunikacji używać, których poszczególnych mieszkaniec nie ma. To muszą być bardzo silne indywidualności, żeby ktoś zorganizował opozycję wobec prezesa czy wobec zarządu, tak? Jeżeli następuje konflikt. To jest problem, który musi być uregulowany ustawowo, ale podkreśliłem, że te zmiany ustawowe są szalenie trudne. Bo zawsze ktoś ma jakieś lobby w parlamencie i przeforsuje, że nawet jakie są intencje dobre, to potem jest to krytykowane. Tak jak były krytykowane procesy wywłaszczeniowe wewnątrz spółdzielni. Jak kiedyś chciano, dokonano tej operacji, żeby spółdzielcy mogli zakupić swoje mieszkanie za złotówkę, mówię umownie, tak? No to większość aparatu spółdzielczego była przeciwna, tak? No bo traciło swoje imperium własne. Ale tutaj też dochodzimy do elementu sprawiedliwości społecznej. To jak to? Spółdzielcy się uwłaszczają, a inni nie? Oczywiście inni powiedzą, w mieszkaniach komunalnych się uwłaszczyli, bo mogli kupować za bonifikatę, ale nie za złotówkę na przykład, tak?
tak? Chociaż w sumie te drogi kawy szły. Ale ciekawe, jak teraz zobaczą mieszkańców. Bardzo daleko. Że tam ci mają zwracać godzika, teraz później. Przy zmianach ustrojowych, proszę Państwa, jest to problem. To zawsze będzie ktoś pokrzywdzony. Idealnego momentu, wydaje się, to jest rewolucja, po prostu zmiana ustrojowa. Ci, którzy uwłaszczali się na mieszkania komunalne, kto miał najlepsze mieszkania komunalne? Aparat poprzedniej władzy, poprzedniego ustroju, tak? To oni mieli na wszystkich tych gmachach przedwojennych, modernistycznych, swoje największe apartamenty. Pierwszy zdanie uwłaszczyli. Oczywiście można by powiedzieć, mógłby być proces dekomunizacji i wszystkim sekretarzom zabrać te mieszkania. No ciekawe, kto by taką w naszych warunkach ustawę przeprowadził, tak? I to są problemy ustrojowo-ustawowe, jak to pan, co pan mówi, ja się zgadzam. To jest uwłaszczenie spółdzielców, tylko że niestety instytucjonalnie reprezentuje tych spółdzielców organy ale cały tego podmiotu prawnego. Ale cały to jest ale proszę dać. Otóż ja się nie mogę zgodzić z tym, ponieważ spółdzielnia decyduje, jakie są podziały. Państwo byliście właścicielem, znaczy spółdzielnia była właścicielem. Nie dokończyłem zdania Państwa w komentarzach. Spółdzielnia była wieczystym użytkownikiem. Grunty. I wieczysty użytkownik może wnioskować o podziały, jakie chce. Bo na przykład... Proszę Państwa, no, tak. Państwo... A my płacimy? No to po pierwsze momenty, to są organy spółdzielni i Państwo je wybieracie. No. Być może kiedy jedziemy do ideału takiego, że elektronicznie każdy spółdzielca w internecie będzie przyciskał guzik i będzie mówił zgadza czy nie zgadza. I na przykład żadna uchwała nie może być podjęta, kiedy każdy spółdzielca nie naciśnie przycisku, żeby się wypowiadał i będzie wynik tej wypowiedzi. No nie mamy jeszcze tego mechanizmu. W jednej spółdzielni ta kontrola jest większa, w innej mniejsza. U Państwa nastąpił ten problem, że część uważała, że się sprzedaje bez Waszej wiedzy, tak? Bez wiedzy. Ja ale i tak jest. Prawo trzeba zmienić. No to mówię, że trzeba zmienić to prawo, ale ja przyjmuję tylko to, że mówię o tym, proszę Państwa, że podział działek jest taki, jak sobie właściciel wieczystego użytkowania życzył, a potem jak jeszcze się uwłaszczył na własność, to też może sobie wnioskować o te podziały. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż, jest jasne, że są te kryteria, o których mówiłem. Jeżeli dzisiaj słyszę, że pan Michalik poszedł do pana prezesa i powiedział, że spółdzielnia wybudowała, to pan Michalik powinien automatycznie podczas tej rozmowy powiedzieć, że prezes musi się liczyć z kosztami zwrotu bonifikaty. Ale całkowicie odpowiadam też, że pan Michalik wiedział, że chce, żeby był budowany tam komercyjny garaż dla hotelu, a potem sprzedano te grunty spółdzielni jako na uwłaszczenie spółdzielni. Dlatego mówię o tym, to ja mówię o tym, że ja tak jak stwierdzę, że jak urzędnicy dostali w czerwcu 2020 roku informację, że ktoś chce obracać nieruchomością legalnie, nielegalnie, spekulacyjnie, ale chce obracać, automatem powinna być informacja o tym, że jest konieczność uświadomienia, że będzie żądanie zwrotu bonifikaty, to w przypadku rozmowy co do, ja nie mogę wykluczyć, że prezes że spółdzielnia mogła równie dobrze zdecydować się na realizację jakiegoś przedsięwzięcia inwestycyjnego, ale musiała się liczyć tym, że musi być zwrot bonifikaty, kto to proponował, musiał o tej zwrocie musiał powiedzieć i automatycznie jednocześnie, co najistotniejsze, musi mieć plan, czy to się opłaca. Tutaj pani się zgłasza już długo, mamy tylko 20 minut do końca. Proszę. Pani prezesie, ja pragnę zaznaczyć, że główny spółdzielnia, zarząd, spółdzielcy, organem nadrzędnym, jako nad zarządem, powinna być rada nadzorcza. Która jest wybierana spośród członków spółdzielni, prawda? A rada nadzorcza była tak podporządkowana prezesowi Żydłkowi, że nic nie zrobiła w celu wyprostowania sytuacji całej spółdzielni. I tych machlorów, tylko razem z prezesem współpracowała rada nadzorcza w ilości 18 osób, które pobierały wynagrodzenia wcale nie małe. Więc nie możemy pominąć tutaj, że prezes, spółdzielnia, zarząd i tak dalej. Dziękuję. Tutaj głos u pana i pani. Proszę. Ponieważ chodziłam na zebrania do urzędu, mam jedno w związku z tym pytanie. Dlaczego
tym całym dziale gruntów. Nie ma takiej komórki, która by kontrolowała, co się dzieje z tymi gruntami wydanymi w tej dzielnicy. Bo kierownik tego działu nie widział, że on niczym, nie widział, ile ma pracowników, nie widział, jakie, kim się, czym się kto zajmuje. No po prostu kompromitacja kompletna. Proszę Państwa, od razu powiem, że oczywiście problem kontroli, co się dzieje z nieruchomościami, no to jest problem związany z tym, żeby wprowadzić taki sprawny system informatyczny. Miasto od lat przeznacza pieniądze na tak zwany system informacji miejskiej, gdzie indziej się to nazywa system informacji o terenie. W każdym razie te dane powinny być tam gromadzone i razem z tym również informacje o tym, jak nieruchomości zmieniają właścicieli, tak? Jaki jest obrót z tymi nieruchomościami. Moim zdaniem, mimo że ten system powstaje, to jeszcze jest wiele do zrobienia. Zresztą w sektorze, jeszcze więcej jest w sektorze własności miejskiej, jeśli chodzi o zasób gminny i lokali miejskich. Ten proces został właściwie zahamowany i właściwie nie ma nawet tego systemu informatycznego dla całej administracji obsługującej ten zasób. Tu, jaki jest stan, ja nie potrafię dzisiaj powiedzieć, ale powinny te zmiany być. Oczywiście powinny w tym programie być te elementy, które sygnalizowały, że jest obrót nieruchomością, na której jest ta klauzula nałożona zwrotu bonifikaty, jeżeli to jest w okresie, kiedy ten warunek jeszcze trwa. Mogę powiedzieć jedno, że oczywiście pełna kontrola dzisiaj będzie możliwa wtedy, jeżeli będzie ten system sprawny i będą te elementy w nim uwzględnione. To dlaczego, panie prezydencie, w tym systemie, który od razu obowiązuje, na internetowej stronie urzędu, gdzie ma pan wszystkie działa, nie ma ani numerów ksiąg wieczystych, które nie są tajne, są, bo wejdzie na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości czy na inne strony, na których takie dane są dostępne, takie dane można powszechnie uzyskać. A urzędnicy miejscy pytali, dlaczego nie ma numerów, choćby ksiąg wieczystych przy tych działkach, tłumaczą się i powtarzają jak mantrę, że ochrona danych osobowych. Więc rozumiem, że Ministerstwo Sprawiedliwości łamie prawo, tak? Opuszczając dane, których urzędnik w Łodzi nie będzie publikował. To jest szaleństwo, proszę Państwa, bo w ten sposób nie sposób nawet wykryć tej nieprawidłowości. Nie musimy się tym ekscytować. Prawo było teodezyjne zabranie, pani Agnieszko, umieszczenia numerów ksiąg wieczystych. Trzeba mieć prawo. Ale przepraszam, w paru miastach są te numery ksiąg. Na stronach miejskich kilku miast są numery ksiąg. No nie wątpliwie, proszę Państwa, obrót nieruchomościami prywatny jest w momencie, bo co innego jest kwestia zapisów, można powiedzieć, w księgach wieczystych, elektronicznym systemie ksiąg wieczystych, a co innego system informacji o terenie. Otóż w tym systemie informacji o terenie informacji o właścicielach nie ma. Powinny być informacje o właścicielach publicznych. To znaczy, jeżeli to jest własność miasta, to powinna to być podana. Ale nie jest. Ale w momencie, jeżeli się spółdzielnia wywłaszcza i staje się właścicielem, to pytanie, czy taka informacja powinna być. Moim zdaniem powinna być adnotacja w systemie. Przypuszczam, że dalej takiego elementu w tym systemie nie ma, który by komunikował, że to jest obłożone klauzulą zwrotu kwalifikacji. Ale dziękuję, bo tutaj pana głos. Proszę. Jeszcze mam jedną kwestię, jeśli Państwo zapytają pytanie i poproszę. Panie prezydencie, oczywiście są dwie strony, tu są racje i o tym nie ma co dyskutować. Jeśli Urząd Miasta był taki dobry dla nas i nie musimy płacić tych pieniędzy, usłyszeliśmy, to mam taką prośbę, może Urząd Miasta będzie dalej dla nas dobry i na przykład za stracony parking, no z drugiej strony ten parking, za który my teraz wynajmujemy i płacimy grube pieniądze, straszą nas, że to nam
I mam prośbę do pana prezydenta, czy mógłby pan w interesie spółdzielców wystąpić na Radzie Miejskiej i zaproponować. Ale przepraszam, bo chodzi o to, parking. No już nie przejdziecie. Tam jest przerzuszenie Kościuszki. Już jest. No już jest. Może ja powiem tak szybciutko, to znaczy, nie, jeszcze raz powtórzę, tak, najpierw nas zabrało hotel, ten parking, co to był, prawda, i musieliśmy coś zrobić, więc ponieważ wyrzucili nasze samochody na klepisko za naszym blokiem, gdzie tam było nic, wywieźli na lawetach, więc po pewnym czasie dowiedzieliśmy się, że to jest takie miejski teren, no więc wystąpiliśmy do miasta, żeby to miasto nam ten teren udostępniło do parkowania, ponieważ nie mamy gdzie parkować, generalnie nie mamy się co z tym zrobić. No więc oczywiście miasto się zgodziło za czynsz, który płacimy, prawda, zgodnie ze stawkami, ze wszystkim, ponosimy koszty tego wszystkiego, tak, czyli znowu my spółdzielcy jak gdyby płacimy miasto, czyli miasto znowu ma plus w całym interesie, zauważam. I teraz tak, powstał nowy, najpierw przebicie Kościuszki, to jest jedna rzecz, tak? A druga rzecz to plan zagospodarowania przygotowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, w którym to planie postawili nam przed naszym blokiem od strony Kościuszki budynek usługowy, jakiś tam, no nie wiadomo co tam będzie, oczywiście to jest plan, więc tam 20 ileś metrów wysoki, wielkość, wszystko, a pomiędzy tym budynkiem a naszym blokiem zrobili jakąś uliczkę. Też nie wiadomo, czy to miasto ma zrobić, czy nie miasto, kto to ma właściwie tą uliczkę zrobić. I tam powiedzieli, dla nas, specjalnie dla nas, my będziemy mogli przy tej uliczce parkować. Nawet zrobili troszkę szerszą, żebyśmy starali, jak gdyby tak troszkę, że tak powiem, tylko problem jest taki, że myśmy nawet tutaj do pana kolegów z PiS-u prosili, żeby głosowali za nami na Radzie Miejskiej, ale ani nas nie poinformowali, jak mieli nas poinformować, ani nie głosowali za tym, co mieli głosować, co nam obiecali. To już tak abstrahując. Asystenci pana Budy, zresztą z panem Budą też była jakaś tam rozmowa, obiecali nam, że tak, będziemy za państwem tutaj głosować przeciwko tym planom. To teraz tak, miasto robi plan, miejska pracownia to robi, tak, a pani prezydent później nasze uwagi przerzuca do miejskiej pracowni urbanistycznej, miejska pracownia odpowiada, co znaczy, że jak ta pracownia ma odpowiedzieć, że to, co oni zrobili, to jest B, albo się nie zgadzają. Nie, oni robią wszystko, żeby uzasadnić to, tak? To co, że nasze, że tak powiem, wnioski, które składaliśmy, są bezzasadne, tak? Ale porządkujmy, bo chodzi mi o to, żeby zidentyfikować problem. Problem jest... Czy, momencie, jeżeli te tereny, które tam zostały teraz zajęte, to podmiot urzędu, to przerzuci, tak? Były gruntami gminnymi, znaczy tymi spółdzielni, tak? Nie. Znaczy droga, zostawmy na razie drogę. Przebicie Kościuszki to jest jedna sprawa. Plan zagospodarowania druga, bo droga powstała przed planem zagospodarowania, właściwie plan musiał ją ująć. Natomiast ponieważ najważniejsze w mieście są pierzeje, nie ludzie, więc jest tak, chcą tam pierzeje wybudować, tak? Wykorzystać to miejsce do ostatniego centymetra, postawić tam budynek użyteczności, znaczy... Ale tak nie, tylko chodzi, bo państwo mówili o tym, żeby problem parkingu rozwiązać. Tak. Znajduję punkt zaczepienia. Jeżeli coś zostało wam zabrane, byliście nieczystym użytkownikiem, czy nawet właścicielem, tak? No to teraz jest podstawa, żeby dokonać zamiany z miastem. No, nie bardzo miasto to tak chce, bo jak my rozmawiali z miastem, to miasto mówi, że generalnie to nie jest problem miasta, bo to jest problem spółdzielni. No, wyście mieli, żeście sprzedali. Przydaliście, no to jest wasz problem. Dobrze, pan radny wie już o tym. Ja chciałbym na tym prostu do pana radnego w tym momencie, tak? Na jakiej podstawie państwo doszliście przy głosowaniu w sprawie zwrotu bonifikaty, że tacy jesteście dla nas dobrze, oczywiście wybiórczo, jak już ustaliliśmy, że my tego chcemy. Tak? Wiadomo, że zamknęliście nam tę drogę poprzez grupę zwracających do was członków Rady Nadzorczej i Zarządu i mówiących, że występują w naszym interesie, w naszym imieniu, gdzie nie występują, bo na moje monity, że zbierzcie podpisy od mieszkańców, czego my chcemy i wtedy będzie to słuszna racja.
Natomiast oni deptali wyłącznie w swoim interesie, mówiąc, wmawiając wam, że my tego chcemy, myśmy tego nie chcieli. A wy tacy dla nas dobrzy, podjęliście uchwałę o tym, że tej bonifikaty nie musimy zwracać, w związku z tym mamy zamkniętą drogę do likwidacji, o której ja wiem i większość osób wie, że byłaby dla nas lepsza. Nie chroniłaby stołów tej Rady Nadzorczej i tego zarządu, który jest, tylko chroniłaby nas. I co pan, no pewnie już w tej sprawie akurat pan nie może zrobić nic, tak? Bo już bez pytania na sądzanie, tak jak zarząd nas nie pytał i wy nas nie zapytaliście, czego my chcemy, podjęliście wy za nas tę decyzję. Tak działacie dla naszego dobra. I druga sprawa, co pan może ewentualnie zrobić dla mieszkańców? Mówimy o tych uwłaszczeniach. Blok Piłsudskiego 7, ponieważ planowaliśmy, i nie tylko, planowaliśmy utworzenie wspólnoty mieszkaniowej i odkąd Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni mówią o nowych. Dowiedzieli się, że my chcemy również uciec z tego bagna. Zablokowały nam uwłaszczanie wyodrębniami lokali w naszym bloku, mówiąc o tym, powołując się na źle zrobioną inwentaryzację, z którą dalej nic nie robią, wirtualne tak zwane powierzchnie, i zablokowano nam, powiedziano, że nawet może to potrwać 5 lat i nie będziecie się mogli wyodrębniać. Jest to kara za to, dążenie do wyodrębnienia się z tego bagna, które jest w dalszym ciągu. I czy pan może coś zrobić w tym kierunku, żebyśmy my nie mieli tego naszego konstytucyjnego prawa do uwłaszczenia się zabranego przez tych paru ludzi? Piłsudskiego 7. Nasi mieszkańcy nie mają prawa się odrębnić, bo spółdzielnia bloku też nie ma. Ale ja powiedziałam, że jest to kilka bloków. Ja akurat nie mam, ponieważ jest to, nazywa się wirtualnymi powierzchniami i koniec. I sobie siedzą i się cieszą. Ale jest jeszcze lepszy blok, panie prezydencie, 206-241, gdzie jest zbyt za długi, nałożył hipotekę przymusową, a pragnę zauważyć, że zgodnie z przepisami hipoteka albo spada kredytów wcześniej zaciągniętych przed nałożeniem tej hipoteki może być nałożona tylko w taki sposób, jeżeli wszystkie osoby mieszkające w tym bloku posiadające prawa do lokali, a mają większość spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, musieliby wyrazić zgodę. Nikt ich o zgodę nie pyta. Hipoteka z NIK-u wisi na jednym budynku. Na tych buntownikach, którzy zaczęli od obrony strony, tak naprawdę oni się nie mogą uwłaszczyć z powodu tej hipoteki przymusowej. Hipoteki, która de facto jest długiem całej spółdzielni. I to jest coś, co radni również, czy osoby, które reprezentują mieszkańców miasta, powinny niezwłocznie uporządkować, ponieważ ci państwo są po prostu karani za swój bunt. Karani z tego, że pana głos w radności, proszę wstać i powiedzieć, bo inaczej to się... 241, tam na sferze. Tam jest właśnie hipoteka z NIK-u nałożona. Panie prezydencie, jeszcze odnośnie tego głosu, który tutaj pani miała wcześniej. Na sesji Rady Miasta, kiedy radni podejmowali decyzję o właśnie rezygnacji, czy początkowo to była mowa o zmniejszeniu tej bonifikaty, którą miasto chciało odzyskać, było takie uzasadnienie właśnie pana prezydenta, że trzeba iść na rękę zarządowi spółdzielni i udzielić tej bonifikaty, gdyż członkowie spółdzielni nie płacili czynszu i w ten sposób spółdzielnia popadła w dług. No, nam jest bardzo przykro, że takie było uzasadnienie. To nie nasza wina jest, że zarząd narobił tyle długów. Poza tym te długi mieszkańców, które rzekomo też spowodowały kłopoty spółdzielni, były długami pozornymi. Jest pogląd, że zarząd specjalnie generował te długi, specjalnie informował o długach mieszkańców, których było dużo mniej niż to wykazywane było, po to, żeby potem wykorzystywać to jako wytłumaczenie właśnie tej swojej nieudolności, nazwijmy to w cudzysłowie, a w rzeczywistości złego zarządzania i wyprowadzania pieniędzy ze spółdzielni. I jeszcze jedno, odnośnie Piotrkowskiej 175a. My do tej pory mamy informację, że u nas nie ma drogi dojazdowej do posesji. I to jest przeszkodą w podjęciu przez zarząd uchwały o właśnie możliwości wyodrębniania i właśnie, że brak tej drogi powoduje, że my w ogóle nie mamy ani jednego mieszkania wyodrębnionego. Ciągle ten sam problem. Także 175, a łamane przez 177. Dodam tylko,
że praktycznie na tej posesji wyodrębniono pewną działkę, gdzie wybudowano nowy budynek i tą samą drogą mieszkańcy tamtej posesji dojeżdżają do tego swojego budynku. I oni mają mieć możliwość się wyodrębnić, oni założyli wspólnotę. I dlaczego jedni mieszkańcy traktowani są inaczej, inni gorzej? Były pisane pisma w tej sprawie do pani prezydent. W zasadzie to opisane było w ten sposób, że to spółdzielnia decyduje. Także prosimy o ostatni głos w tej sprawie. Ostatni głos, bo jest do końca. Panie prezydencie, odnośnie pracy urzędników. Czy możemy prosić o spowodowanie przez pana okupowania, czy przez jakąś kontrolę? My nie chcemy, żeby proszę wiedzieli, siedzieli. Kontrol tych urzędników, żeby oni naprawdę odpowiedzieli, a nie awansowali. Doprowadzili nas do takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, i oni awansują, oni siedzą i się z nas śmieją. Czy możemy na pana liczyć? Ja nie decyduję, bo urzędzie dzisiaj jest inna władza. To po pierwsze. Jak to, ja czy ta władza, czy ta mogę, władza? Mogę to pochodzić. Nie, proszę państwa. Chwileczkę. Ja się zgadzam co do jednego, że to wyodrębnienie i możliwość wykupu swoich mieszkań no będzie, niech pani dokończyć. Ja się zgadzam, że to powinno nastąpić. Będę pytał, dlaczego są tego typu przeszkody, ale tak będę pytał na zasadzie dobrej woli, ponieważ ja nie mam żadnego przełożenia administracyjnego na władzę spółdzielni. Ale z pewnością zapytam, tutaj nie ma. Uważam, że fundamentalny błąd, że nie zostali zaproszeni w pewnym wyprzedzeniu, z odpowiednim wyprzedzeniem, tak żeby byli uczestnikami panelu, w sensie tym, że byli zaproszeni jako paneliści. Ale trudno. W każdym razie na pewno będę pytał, co stoi na przeszkodzie, bo uważam, że po to są te prawa, żeby każdy z państwa mógł z nich skorzystać. Nie mam przekonania co do tego i to jest sprawa dla mnie w zawieszeniu, chociaż tak już została zdecydowana, czy likwidacja spółdzielni byłaby dla państwa ratunkiem. Otóż mam tutaj duże wątpliwości, dlatego mówiłem o tym, że uważam, że to odstąpienie od tej bonifikaty jest ratunkiem. My uważamy, że to by było mniejsze zło, gdyby spółdzielnia. Ja nie mam takiego przekonania, dlatego to otwarcie o tym mówię. Natomiast jest jeszcze jeden element, który zniknął tutaj z pola widzenia i akurat się dobrze, że się skonfrontowaliśmy tutaj w sensie informacji. Otóż wiedza o tym, że długi nie były związane z niepłaceniem czynszu, tylko z tym, że te inwestycje były sprawdzone, nie było wiedzą powszechną, a wręcz nawet każdy z nas miał świadomość, że dług wynika z niepłacenia czynszu. Proszę Państwa, swoje mówią, a potem nie chcecie szukać. To jaka to jest kwestia? Otóż ja mówię o tym, że dla mnie skala, kto zrobił długi, jest jakąś istotną informacją, ale nie przesądzającą. No bo przesądzanie o tym, kto zrobił długi, to jest wewnętrzne rozliczenie spółdzielni. Dla mnie likwidacja spółdzielni z moim zdaniem wiązała się z jeszcze większymi obciążeniami i reperkusjami dla poszczególnych mieszkańców i spółdzielni. Jak na tym skończę, to i tak sprawa jest zamknięta, bo już w tej materii zostało to zdecydowane. Natomiast na pewno będę próbował wyjaśniać odnośnie tego wyodrębnienia, bo nie widzę żadnych przyczyn. Na żadnych przyczyn do tego, żeby uniemożliwiać państwu wyodrębnienie się i wykupienie, tym bardziej, że no, można powiedzieć, uwłaszczenie było także w tym celu. I ja chcę powiedzieć, dlaczego pan prezydent zdziwiony jest, dlaczego nie możemy się uwłaszczyć. Ja zapytałam prezesa Leszczyńskiego, obecnego, naszego miłościwie nam panującego, prawda,
dlaczego my Piłsudskiego 7 mamy jakieś wirtualne powierzchnie, dzięki temu syndyk wstrzymał uwłaszczenia na mieszkańców, którzy jeszcze nie zdążyli się uwłaszczyć. A prezes Leszczyński powiedział, no wie pani, ile by to kosztowało, trzeba by zrobić inwentaryzację na nowo i koniec tych powierzchni, prawda, ile by nas to kosztowało? Co mnie to obchodzi, ile by was. A nie możemy się obrębić. Ostatnie głosy dla panelistów, po jednym zdaniu. Panie Rafale. Znaczy ja bardzo szybko chciałem jeszcze tutaj kilka rzeczy, ponieważ dzisiaj jeszcze jadę do Bogatyni, to jest troszeczkę daleko, niestety, i muszę być rano w pracy, ale jest taka sprawa. Po pierwsze nie dostałem odpowiedzi, kto właściwie powiedział o tych podziałach, żeby to takie malutkie wszystko było. Było bardzo dużo słów, natomiast w tych słowach nie otrzymałem tej odpowiedzi. I ponieważ jest tu jeszcze wiele takich rzeczy, które właściwie są do przedyskutowania i miałbym taką prośbę do pana prezydenta, żeby pan to zorganizował dla nas tu mieszkańców, powiedzmy, również zapraszając może i władze spółdzielni i innych, jeszcze takie spotkanie, bo myślę, że dobrze by było, żeby również władze tego miasta wzięły w tym udział i posłuchały naszych głów. Ale nie przyjdą. I to, ale abstrahując, czy przyjdą, czy nie, to będzie też dla nas informacja, czy władze mają nas gdzieś, czy nie mają gdzieś. Ale może, żeby szybko skończyć też tą moją wypowiedź. Takie spotkania jak to dzisiejsze, myślę, że są potrzebne, szczególnie w nieco szerszym gronie, dlatego, żeby pewne rzeczy odszumić, można tak ładnie nazwać, czyli żeby jak gdyby słuchać bezpośrednio od ludzi, którzy chcą coś powiedzieć. Nie zawsze może my wiemy najlepiej, nie zawsze może mamy rację, ale mamy prawo wypowiedzi do tego, żeby nas władze również słuchały. To bardzo jest niestety trudne, nawet w dzisiejszych czasach, kiedy wydawałoby się, że ten urzędnik już jest bardziej dla nas. I to jakby jest takie spuentowanie. Bardzo proszę o zorganizowanie takiego spotkania, żebyśmy mogli spokojnie posiedzieć i właśnie tak jak dzisiaj, mimo tego, że w nas się gotuje czasami, spokojnie porozmawiać o tych sprawach. Ale ja proszę pana prezydenta, jako też radnego, o to, aby radni, przynajmniej klubu PiS, który pan reprezentuje, ale może i inni radni, byli uprzejmi zwrócić uwagę na fakt zatrudniania radców prawnych uwierzyciela i dłużnika jednocześnie, w tym zięcia pana syndyka, pana Piotra Oszowca, który jest urzędnikiem, w sensie pracuje w biurze prawnym Urzędu Miasta Łodzi, jednocześnie obsługuje spółdzielnię mieszkaniową, prywatnie jest zięciem syndyka. I mam takie wrażenie, graniczące zresztą z pewnością, że rozgrywanie tej upadłości w ten sposób, że teraz ma to być układ, ma przynieść określone dochody określonym osobom znowu i nie ma nic wspólnego z ratowaniem mieszkańców, bo ja na razie żaden z panów nie potrafi wskazać tych zabójczych skutków likwidacji, natomiast te, które były przedstawiane mieszkańcom, czyli potencjalna możliwość sprzedawania chodników i dróg doprowadzających do budynków, to teraz na ostatnim walnym zebraniu okazało się, że w wypadku układu państwo również zamierzają je sprzedać. Więc tak naprawdę w tej spółdzielni nie ma już specjalnie dużo rzeczy do sprzedaży. Spółdzielcy na walnym się nie zgodzili na sprzedaż kolejnych nieruchomości, co jest kłopotem, bo to już nastąpiło po zamianie upadłości na układową, a to oznacza, że organa spółdzielni funkcjonują, czyli nie ma zgody najwyższego organu spółdzielni, sprzedać nie można, co zresztą należy wyjaśnić, dlaczego na sprzedaż jest działka na 235-241 wystawiona, również działka pozyskana z bonifikacją. I to jest wiele kwestii, panie prezydencie, bo to są jedne bonifikaty, to są te, które państwo łaskawie umorzyli zupełnie niepotrzebnie, ale kolejne czekają w kolejce, bo przecież w ramach spłaty tych należności, w ramach układu, syndyk zadeklarował spłacanie tego ze sprzedaży między innymi ulubionego pana garażu. I tutaj a on jest na gruszach, ale nie na tak, przepraszam bardzo, tam ostatni głos od pani, ale się zgłasza już po prostu długo. Proszę. Ja jestem z posesji Piotrkowska 235-41. Obciążonej hipoteką. I ja mam takie zapytanie, czy można to zrewidować, jakie nieprawidłowości powstały przy nałożeniu obciążenia i zdjąć z naszej posesji, bo my mamy to jak gard na plecach. Nie możemy w żaden sposób się ani wyodrębnić, ani to jest po prostu obciążenie bez podstawowe. Dobrze, ostatni głos do pana radnego. Czy tak, proszę państwa,
gdybym był prezydentem miasta, to bym poczuł się odpowiedzialny i powiedziałbym, to jest rola prezydenta, żeby uwzględnić wszystkie elementy, także gry własnościowej i majątkowej. Nie jestem prezydentem, jestem jednym z radnych. Znane mi były problemy także tej spółdzielni i problemy miasta w szerszym kontekście. Mogę powiedzieć, że nawet taki problem hotelowy, który Państwa dotknął, z punktu widzenia interesu miasta był korzystny w tym sensie, że na początku lat 90. nikt nie chciał w Łodzi budować żadnych hoteli. Którakolwiek firma i sieć chciała budować, to mówiła, jak miasto zagwarantuje obłożenie w 50%, a jak nie będzie, to musi płacić za każdy pokój. W związku z czym rozpoczynane budowy hoteli w Łodzi były zawsze z wielkim narażeniem. I dlatego nie znam tych, tutaj tak powiem, podziwiam dociekliwość i powiązań wszystkich tych nici, łącznie z tajnymi służbami, ale można powiedzieć, że wszystkie te inwestycje w latach 90. były inwestycjami ryzyka i nikt nie zajmował się tym, jaka mafia tym się zajmuje, tylko czy w ogóle ktokolwiek się chce podjąć jakiej budowy. Trzeba to jasno powiedzieć. Ten rynek dopiero się zaczął od lat obecnych, tak? Czyli ta właściwie można powiedzieć ten okres nowego wieku. Rozpoczął jakoś tam większe zainteresowanie, nawet są jakieś pozytywne elementy, bo prywatna łódzka firma sama wybudowała hotel Ambasador. Notabene też miała jakieś problemy, ale to już oddzielny rozdział. W każdym razie chcę powiedzieć, że w tym przypadku Państwa tych problemów miasto jest oczywistością, że korzystało, ale ja sam dzisiaj nie uzdrowię problemów spółdzielni. Nie mam żadnego przełożenia. Mogę podjąć się próby zapytania tych, którzy są nieobecni, czy jakie, dlaczego są te przeszkody dotyczące możliwości wyodrębnienia lokali i wykupienia. Mogę podjąć pytań dotyczących dokończenia tego, co powinien prawdopodobnie moim zdaniem podjąć ktoś z przedstawicieli miasta co do zamiany działek i gruntów, między innymi w kontekście także tego parkingu, który tam był przy hotelu. Podjąć się elementów związanych z tym, znaczy spytać i podjąć ten element, żeby na przykład miasto zamieniło się ze spółdzielnią na tę nieruchomość tego parkingu wielopoziomowego, tak? No bo skoro on i tak wisi Wam, a Wy nie możecie operować tym, nawet sprzedać tego, bo i tak będzie wtedy zwrot bonifikaty, no to uważam, że tutaj warto było podjąć ten wątek, czy nie można dokonać jakiejś zamiany z miastem tego garażu. Ale właśnie dlatego tak? Podjęta przez Państwa uchwała jest znaczy ogólnikowa, ale właśnie dlatego podjęta Pani Prezydencie przez Państwa uchwała jest ogólnikowa, żeby zabezpieczyć już na przyszłość możliwość zwrotu bonifikaty, bo w treści tej uchwały, którą Państwo podjęliście, nie jest wskazane, że chodzi o te już sprzedane działki, tylko również może chodzić potencjalnie właśnie o garaż i o resztę sprzedanej nieruchomości. I to jest kolejny zarzut, który ja stawiam miastu, w tym wypadku radnym, że tak bezmyślnie, znaczy, ale rozumiem, bo Pana mówię z mniejszości, to jest jakby odrębna historia, ale że w ogóle radni przegłosowali uchwałę w tak ogólnej treści, co do której potem prezydent miasta, zgodnie z ustawą właśnie o gospodarce nieruchomościami, ma możliwość wykonania jej w każdy sposób. Jest tutaj mały głos w rozumowaniu, chociaż uważam, że nawet gdyby taka była otwarta, chociaż akurat nie widzę takiej możliwości, żeby tak traktować otwarcie tę uchwałę, to tę uchwałę jest załącznik w postaci działek. I w związku z czym nie mamy moim zdaniem dzisiaj możliwości odstąpienia od zarządzania zwrotu bonifikaty, jak Państwo obrócą tamtą działką, gdzie jest parking wielopoziomowy. Uważam, że to powinno być przedmiotem oddzielnej umowy i zamiany między spółdzielnią a miastem. I być może to jest klucz, żeby także miasto znowuż ułatwiło, żeby spółdzielnia z tego kryzysu mogła... Także tutaj te elementy, ja na pewno o to spytam, biorę się do zarządu
spółdzielni, spotkam się tam z tymi przedstawicielami. Ja chciałam jeszcze do tego. Jeszcze podejmę ten wątek dotyczący urzędu. Czy te zamiany są projektowane, czy nie. Nie potrafię powiedzieć odnośnie zatrudnienia prawników, bo akurat tego nie wiedziałem i tak o tym nie mogłem zdecydować. Natomiast co do podziału działek, to odpowiadam pan raz jeszcze, że wnioskowa o podział ten przeszedł, czyli spółdzielnie. Proszę Państwa, ja zakończę, przepraszam, nie, jesteśmy 10 minut po czasie. Dla mnie największym szokiem jest to, że radni wszystkich klubów podjęli decyzję bez pytania Państwa o zdanie. Więc to mniej więcej pokazuje, w jaki sposób dzisiaj jest zarządzane miasto. Zapraszam na debatę październikową, która będzie pod tytułem Budżet obywatelski czy budżet dla obywateli. Dziękuję bardzo.